doktorem Stanisławem Michalkiewiczem, którego mamy przy... którego mamy przyjemność gościć na naszym terenie. Wczoraj mieliśmy spotkanie w Wałbrzychu, dzisiaj już było spotkanie w Lądku-Zdroju i tutaj w Kłodzku możemy gościć, możemy porozmawiać, możemy wysłuchać tego, myślę, wszystkim znanego, niezwykłego człowieka. Witam w imieniu wszystkich organizatorów, w imieniu Wolności, Partii Wolność, oddział w Kłodzku, w imieniu Magna Polonia. Klub Magna Polonia, Ziemia Kłodzka. Witamy, no jeszcze z organizatorów, witamy pana doktora Jana Pokrywkę, Akademia Długowieczności też jest współorganizatorem. Panie Janie, proszę się pokazać. Też jest współorganizatorem. Proszę państwa, ja reprezentuję Klub Magna Polonia Ziemia Kłodzka. Od razu zachęcam państwa do polubienia czasopisma. Do polubienia czasopisma Magna Polonia, to jest dwumiesięcznik, pismo drugiego obiegu, którym no, piszą takie znamienitości, jak między innymi pan redaktor Stanisław Michalkiewicz regularnie, ale także Stanisław Srokowski, profesor Jerzy Robert Nowak, profesor Jan Żaryk, profesor Bartyzel, Grzegorz Braun. No, kawał dobrej publicystyki, informacja zamiast propagandy, także zachęcam. Pisma nie można pisać nigdzie nabyć. To takich osób jak ja, ewentualnie poprzez stronę internetową www.magnapolonia.org, tam jest link do sklepu i tam można poprzez właśnie z tą stronę internetową to pismo nabyć. No szkoda, że tak jest, że doczekaliśmy takiej Polski, w którym musimy dalej, panie redaktorze, mieć drugi obieg. To jest jedna rzecz, zachęcam. Chciałam jeszcze państwu powiedzieć o nowej rzeczy, ponieważ jestem nauczycielem także historii. I to jest podręcznik do historii dla klasy 7 wedle nowej podstawy programowej, gdzie w tym podręczniku w dziale Polska w okresie rządów autorytarnych, chodzi o II Rzeczpospolitą, Roman Dmowski jest przedstawiony jako przywódca ruchów faszystowskich zestawiony mniej więcej z nacjonalistami ukraińskimi z ONUPA. Więc z tego, żeśmy się doczekali, prawda, nowa zmiana, nowa władza. Także mówię, nie wiem, czy w czasach, że tak powiem, poprzedniego ustroju Roman Dmowski był faszystą, rasistą i najgorszym człowiekiem. Natomiast tu tak mniej więcej został przedstawiony. Ja państwu poślę ten podręcznik, żebyście państwo mogli sobie zobaczyć. Pana redaktora, to ja chyba nie muszę przedstawiać specjalnie. Pan redaktor z wykształcenia prawnik, także dziennikarz, wykładowca. Ja muszę się posłużyć tu ściągą. Wykładowca w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie. Tak? Potwierdza pan redaktor. Pan redaktor pisze do Najwyższego Czasu, także do Magna Polonia. Jest autorem swojej strony internetowej, na której wszystkie bieżące informacje, publikacje, felietony pana redaktora się znajdują, czyli www.michalkiewicz.pl. Zachęcam państwa do odwiedzenia tej strony. Dzisiejszym tematem lekcji jest, no, myślę, że aktualny temat, jakich reform potrzebuje Polska na tle polityki światowej. Wczoraj, tak jak na plakacie. Tak jak na plakacie, bo mieliśmy wczoraj taki temat, jakich reform potrzebuje Polska, żeśmy się dowiedzieli tego, państwo, którzy nie oglądaliście, nie byliście obecni, będzie także film z tego wydarzenia, będziecie państwo mogli się dowiedzieć, ale myślę, że pan redaktor też dzisiaj coś opowie o tych reformach przy okazji. Jeśli państwa także zainteresuje, to bardzo. Bo mamy takie wrażenie chyba wszyscy, że te reformy, które są teraz w Polsce, to tak nie do końca nam się wszystkim podobają i chcielibyśmy takich reform, które by się nam wszystkim podobały jako obywatelom, jako społeczeństwu. Także witamy pana redaktora i zapraszamy i prosimy o prelekcję. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, proszę Państwa. Dziękuję organizatorom za zaproszenie mnie tutaj. Państwu dziękuję za obecność. No i w nawiązaniu do tego, co mówiła Pani przed chwilą, chciałbym przytoczyć takie wspomnienie, które w swoich pamiętnikach przedstawia Hipolit Korwin-Milewski. To był taki ziemianin z Wileńszczyzny. No i w 1919 roku był w Paryżu w czasie konferencji wersalskiej. Był w Paryżu i tam uczestniczył w takim śniadaniu u hrabiego Orłowskiego, w którym był, na które zaproszony był również Rothschild. No i był świadkiem rozmowy Rothschilda z tym hrabią Orłowskim. Rothschild powiada tak, że panuje takie przekonanie, że wszyscy Żydzi mają tę samą opinię na każdy temat. Mówi, to nieprawda. Na przykład pan Trocki i ja w sprawach ekonomicznych różnimy się diametralnie, powiada Rothschild. Ale, mówi, jest taka kwestia, w której cały Izrael, on używa tego sformułowania, cały Izrael ma identyczną opinię i tą kwestią jest honor Izraela. I dalej powiada tak, dopóki ten pan, nie wymienia nazwiska, ale chodzi o Romana Dmowskiego właśnie, dopóki ten pan będzie w składzie delegacji polskiej na konferencję w Wersalu, to my to traktujemy jako policzek dla Izraela. I powiada dalej, my wiemy, jakie są wasze cele polityczne i wy nas wszędzie spotkacie, na każdej drodze. Wy nas spotkacie na drodze do Wilna, wy nas spotkacie na drodze do Lwowa, wy nas spotkacie na drodze do Gdańska, na drodze do Śląska Pruskiego i na drodze do Śląska Cieszyńskiego, wszędzie. Chciałbym, żeby pan hrabia to wiedział i żeby pan hrabia przekazał to, komu trzeba. Otóż to jest opinia, charakterystyka Romana Dmowskiego i recenzja, jakby dokonał jej Rothschild. Jest to punkt widzenia diaspory żydowskiej przyjętym w polskim podręczniku historii. To jest niepokojące. To jest niepokojące, bo ta charakterystyka jest nieprawdziwa. Roman Dmowski był przedstawicielem kierunku nacjonalistycznego. To dzisiaj nacjonalizm nie cieszy się, że tak powiem, dobrą opinią. Chociaż nie wszystkie kierunki, ale są nieporozumienia takie, na przykład niedawno pani Maja Ostaszewska, taka aktorka znana, powiedziała, że jest przeciwniczką nacjonalizmu, co jest zrozumiałe, ale z tego, co dalej tam mówiła, to odniosłem wrażenie, że ona nie bardzo rozumie, na czym polega nacjonalizm. Bo nacjonalizm to jest ideologia polityczna, której istotą jest taki pogląd, że każda wspólnota etniczna powinna się politycznie zorganizować w państwo. To jest istota nacjonalizmu. Nacjonalizm nie polega na tym, że ktoś Żydów nie lubi, czy że podnosi rękę w rzymskim salucie. To nie ma nic z tym wspólnego. Istotą nacjonalizmu jest pogląd, że każda wspólnota etniczna powinna się politycznie zorganizować w państwo. Taki pogląd jest w pewnych sytuacjach słuszny, a w innych niekoniecznie. Bo na przykład poza takimi wrogami narodu polskiego jak kanclerz Bismarck, który odmawiał narodowi polskiemu prawa do politycznego zorganizowania się w państwo, to inni tak daleko nie idą we wrogości wobec narodu polskiego. I prawa do politycznego organizowania się w państwo nam nie odmawiają. Ale wspólnotą etniczną są również na przykład górale albo kurpie. No i co? A oni wcale nie chcą się organizować w państwo, więc ten pogląd, że każda wspólnota etniczna musi się w państwo zorganizować, w pewnych sytuacjach jest trafny, w innych niekoniecznie, ale nie ma w nim niczego demonicznego. Nie ma w nim niczego demonicznego. Co więcej powiem, przypomnę, że nacjonalizm się pojawił w wieku XIX. I triumf
nacjonalizmu w Europie to jest połowa wieku XIX, rok 1848, wiosna ludów. To jest triumf ideologii nacjonalistycznej. Wszystkie narody europejskie są, że tak powiem, zafascynowane nacjonalizmem i to zewnętrznym wyrazem tej fascynacji jest wiosna ludów. Wszystkie narody chcą się politycznie organizować w państwo. Również Żydzi. Również Żydzi. Żydzi tak samo się nacjonalizm ich elektryzuje. I taki dziennikarz, paryski korespondent wiedeńskiej gazety Neue Freie Presse, Theodor Herzl, bardzo się nacjonalizmem zafascynował i napisał taką broszurę Der Judenstaat, w której wykłada zasady nacjonalizmu żydowskiego, który nazywa syjonizmem. Theodor Herzl jest twórcą nacjonalizmu żydowskiego, syjonizmu. Herzl wychodzi z takiego założenia, że naród żydowski jest takim samym narodem, jak i każdy inny. W związku z tym też powinien się politycznie zorganizować w państwo. I tylko jest jeden problem, bo wszystkie narody inne, poza żydowskim, mają geograficznie określone siedziby narodowe, a naród żydowski nie. Naród żydowski żyje w diasporze i od razu się pojawia kwestia, no dobrze, państwo, ale gdzie? No i są różne takie spekulacje na ten temat, a to tu, a to tam. Wreszcie w 1917 roku, dzięki deklaracji Balfoura, brytyjskiego ówczesnego premiera i ministra spraw zagranicznych zarazem, te marzenia syjonistów się koncentrują na Palestynie, że tam. Że trzeba, Żydzi powinni wrócić do Palestyny i tam założyć państwo. No ale na razie Palestyna jest pod władzą Imperium Tureckiego. I kiedy po I wojnie światowej Imperium Tureckie upadło, Imperium Otomańskie upadło i mandat Ligi Narodów nad Palestyną uzyskała Wielka Brytania, to działacze syjonistyczni poszli do tego rządu brytyjskiego i powiedzieli, no premier Balfour nam tu obiecał, proszę teraz tę obietnicę spełnić. No i rozpoczęło się osadnictwo żydowskie w Palestynie, sponsorowane między innymi przez Rothschilda. I tak doszło do... społeczność żydowska zaczęła być coraz liczniejsza, zaczęła tworzyć coraz większy odsetek ludności na terenie Palestyny. Od razu się rozpoczęła, prawie od razu, taka wojna podjazdowa z ludnością arabską, bo tamta no widziała, dostrzegła w tym niebezpieczeństwo. I po II wojnie światowej, pod wrażeniem masakry Żydów europejskich tutaj przed Rzeszę Niemiecką, społeczność międzynarodowa, która przedtem była tak z rezerwą nastawiona do tworzenia państwa żydowskiego, uznała, że trzeba takie państwo jednak stworzyć, trzeba się na to zgodzić, żeby Żydzi mieli jakiś azyl, gdzie się mogą w razie czego schronić i tak dalej. I tak doszło do powstania Izraela 14 maja 1948 roku. Oczywiście od razu wojna z Arabami i tak dalej. I nacjonalizm żydowski cały czas trwa. Można nawet powiedzieć, że jest dominującą doktryną polityczną współczesnego Izraela. Dominującą doktryną polityczną współczesnego Izraela, przy czym warto zwrócić uwagę, że syjonizm też się trochę zmienia. O ile pierwotny syjonizm, ten klasyczny w wydaniu Theodora Herzla, wychodził z założenia, że Żydzi są takim samym narodem, jak i każdy inny, i z tego wyprowadzał prawo Żydów do posiadania własnego państwa, to dzisiejsze podstawowe założenie syjonizmu jest inne. Żydzi nie są takim samym narodem, jak i każdy inny. Żydzi są wyjątkowym narodem wśród narodów i stąd wyprowadzają takie uroszczenie do tego, że mogą traktować inne narody instrumentalnie. Co oczywiście rodzi napięcia, bo inne narody wcale nie chcą się godzić na... Poza może naszym Safandulskim, inne narody się nie chcą godzić na takie instrumentalne traktowanie. No i to rodzi napięcia, które Żydzi nazywają antysemityzmem. No, to nie jest to żaden antysemityzm.
mam czasami wrażenie, że Żydzi stawiają, próbują postawić znak równości między antysemityzmem i spostrzegawczością. Dlatego, że na przykład Liga Antydefamacyjna w Stanach Zjednoczonych, którą kieruje taki pan Abraham Foxman, za antysemickie uważa na przykład opinię, że Żydzi mają nadreprezentację w świecie finansów. No, albo to prawda, albo to nie. Raczej prawda. Jak każdy, kto trochę zna świat finansowy, no to wie, że to prawda, że Żydzi są bardzo intensywnie reprezentowani w świecie finansieri. No i to dlaczego to ma być opinia antysemicka? Dlatego mówię, że próbują stawiać znak równości między antysemityzmem i spostrzegawczością. I niedobrze, że twórcy programu podstawowego dla nauk historycznych, które jednak dają pewnie pewien obraz świata młodemu człowiekowi, przyjmują tu jakby żydowski punkt widzenia. To bardzo niepokojące jest. Ale to tak z tytułem wstępu i pewnego uzupełnienia. Przechodzę do rzeczy. Proszę Państwa, Polska na tle polityki światowej. Jesteśmy bombardowani rozmaitymi informacjami na temat, co się w Polsce dzieje, co nas tutaj może spotkać i tak dalej. I czasami się gubimy w tym gąszczu, dlatego dobrze jest te wszystkie wydarzenia dostrzegać na tle polityki światowej, dlatego że Polska nie jest samotną wyspą. W Polsce krzyżują się wpływy rozmaitych krajów i konsekwencje rozmaitych wydarzeń. I wtedy dopiero, jeśli te wydarzenia zachodzące w Polsce widzimy na tle polityki światowej, to mamy lepsze rozeznanie w ich prawdziwym sensie, ich prawdziwym znaczeniu. I możemy nawet pokusić się o takie prognozowanie, co z tego może wyniknąć w najbliższej przyszłości. Dlatego warto to tło polityki światowej poznać. Ale żeby je poznać, jest takie porzekadło, że spoza drzew nie widać lasu. To jest przestroga przed nadmiernym koncentrowaniem się na szczegółach. Człowiek, który się nadmiernie koncentruje na szczegółach, oczywiście jakiś tam jeden czy drugi szczegół spenetruje bardzo dokładnie, ale może mu umknąć obraz całości w rezultacie. To, że spoza drzew nie widzi lasu, żebyśmy tego błędu nie popełnili, musimy nabrać dystansu również do tej polityki światowej, dystansu czasowego. I proponuję, żebyśmy się cofnęli w czasie do 17 września 2009 roku. Tego dnia prezydent Stanów Zjednoczonych, Barack Obama, wydał deklarację o wycofaniu Stanów Zjednoczonych z aktywnej polityki w Europie Środkowo-Wschodniej. Dlaczego Barack Obama to zrobił? No to ja oczywiście tego nie wiem, bo on mi się nie zwierzał, ale warto w związku z tym przypomnieć sekwencję wydarzeń, która poprzedziła tę deklarację prezydenta Obamy. 18 sierpnia 2009 roku odbyło się spotkanie w Soczi izraelskiego prezydenta Szymona Peresa z rosyjskim prezydentem Dmitrem Miedwiediewem. Z tego spotkania nie ukazał się żaden komunikat, ale ponieważ ja mam takich honorable correspondants, którzy na moją prośbę śledzą izraelskie media. No jak coś tam się ciekawego ukazuje, to oni mi zaraz piszą. No i dowiedziałem się, że prezydent Peres udzielił wypowiedzi dla jednej z izraelskich gazet. No i tam powiedział, że złożył prezydentowi Miedwiediewowi dwie obietnice. Pierwszą, że Izrael nie uderzy na Iran. No i nie uderzył do dzisiejszego dnia, nie uderzył, więc dotrzymał i on, i jego następcy. No i drugą, że namówi prezydenta Obamę do wycofania elementów tarczy antyrakietowej ze środkowej Europy. No i chyba go namówił, bo miesiąc później prezydent Obama nie tylko wycofał elementy tarczy antyrakietowej ze środkowej Europy, ale w ogóle wycofał Stany Zjednoczone z aktywnej polityki w tej części Europy, co wywołało efekt politycznej próżni,
którą natychmiast wypełnili strategiczni partnerzy, czyli Niemcy i Rosja. I jeszcze nie ochłonęliśmy z wrażenia po deklaracji prezydenta Obamy, a już w stosunkach polsko-rosyjskich, bo to się natychmiast przełożyło na sytuację w Polsce, w stosunkach polsko-rosyjskich rozpoczęła się epoka dyplomacji ikonowej. Ja to nazywam dyplomacją ikonową przez analogię do dyplomacji ping-pongowej, która miała miejsce w stosunkach amerykańsko-chińskich w pierwszej połowie lat 70. Wtedy Stany Zjednoczone nie miały żadnych stosunków z Chinami kontynentalnymi, a trzeba było jakoś zakończyć wojnę w Wietnamie. Bez porozumienia się z Chińczykami było to niepodobieństwem. No ale jak tu się porozumieć, kiedy stosunków nie ma? W relacjach między takimi wielkimi mocarstwami to szalenie ważne są kwestie prestiżowe. Nikt nie może utracić prestiżu, no a ten, kto pierwszy zacznie, to się naraża na taką utratę. Rada w radę wtedy uradzono, że do Pekinu poleci amerykańska drużyna tenisa stołowego. To nie byli żadni przebierańcy, to byli prawdziwi sportowcy, ale ktoś ich musiał odebrać z lotniska, zawieźć do hotelu, pokazać im chiński mur. No i tak krok po kroku doszło aż do nawiązania stosunków dyplomatycznych. Prezydent Nixon przyleciał do Pekinu, wojna w Wietnamie została zakończona. No i wszystkie te wydarzenia nazwano potem dyplomacją ping-pongową od tej drużyny tenisa stołowego, która przełamała pierwsze lody. Więc tu się rozpoczęła dyplomacja ikonowa. Z klasztoru świętego Niła w Rosji przybyła na Jasną Górę delegacja prawosławnych zakonników, którzy poprosili, żeby podarować im kopię cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Oni ten obraz zawiozą do Rosji, umieszczą w sanktuarium, otoczą kultem. No i ta prośba oczywiście została spełniona, co zapoczątkowało serię wzajemnych wizyt połączonych z wymianami świętych obrazów. Rosjanie przywozili swoje święte obrazy do Polski, nasze delegacje zawoziły nasze święte obrazy do Rosji. No i ta dyplomacja ikonowa w sierpniu 2012 roku została uwieńczona spektakularnym wydarzeniem. Do Warszawy przybył jego świątobliwość patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl i na Zamku Królewskim w Warszawie z arcybiskupem Józefem Michalikiem, ówczesnym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, podpisał deklarację o pojednaniu między narodami polskim i rosyjskim. Proszę Państwa, o tym Cyrylu to warto kilka słów powiedzieć, to bardzo ciekawa postać. Ja czasami oglądam rosyjską telewizję, bo tam się można ciekawych rzeczy dowiedzieć. No i jak ten Cyryl został patriarchą Moskwy i Wszechrusi, no to akurat obejrzałem program informacyjny i tam odpowiednik, rosyjski odpowiednik naszej resortowej stokrotki, to znaczy pani Moniki Olejnik, zaprosił na przesłuchanie tego Cyryla, no i posadziła go w fotelu i powiada jemu na dzień dobry tak: Wasza świątobliwość, powiadają, że byliście agentem KGB. Na co patriarcha Cyryl powiada: da, no iż to. Więc to bardzo finezyjna odpowiedź, bo to można interpretować na dwa sposoby. No mówią tak, no i co ja na to poradzę, prawda? Albo no byłem i co z tego wynika? No, to finezyjny ten Cyryl jest. Proszę Państwa, chciałbym zwrócić uwagę Państwa na kilka aspektów tego wydarzenia. Otóż po pierwsze, deklarację o pojednaniu między narodami polskim i rosyjskim podpisali przedstawiciele nie rządów, tylko kościołów, cerkwi prawosławnej i kościoła katolickiego. Co z tego wynika? Ano to po pierwsze to, że Rosjanie jak chcą, to potrafią grać na wielu fortepianach. Nie tak, że walą w jeden klawisz i tamtego, tylko potrafią takie serenady wygrywać na różnych fortepianach. Po drugie, że ani wtedy, ani teraz nie brakowało u nas, ani nie brakuje, płomiennych szermierzy konstytucyjnej zasady rozdziału Kościoła od państwa.
Ale nikt, żaden nie odważył się pisnąć nawet słowem protestu. Widocznie skądś wiedzieli wszyscy, jakie tu potężne moce są zaangażowane. Niech no, który piśnie, to one mu pisną, zaraz mu przypomną, skąd mu nogi wyrastają. Więc nawet Janusz Palikot, biłgorajski filozof, siedział, jakby go zamurowało. Bo niech by spróbował, to by mu tam ruski miesiąc pokazali natychmiast. Proszę Państwa, wreszcie... Ważniejsza rzecz, samo pojednanie. Pojednanie ma charakter dwustronny. Nie wystarczy, że naród polski się pojedna z rosyjskim, bo jak rosyjski się nie pojedna z polskim, to nie ma pojednania. Jeszcze Rosjanie muszą się z nami pojednać, a nie trzeba Rosjan specjalnie znać, żeby wiedzieć, że oni się pojednają z nami na swoich warunkach, a nie na naszych. A na jakich warunkach? To, co za chwilę powiem, to może być niewiarygodne, dlatego że chcę powiedzieć, że Rosja nie ma do Polski żadnego, od 300 lat, nie ma do Polski żadnego innego interesu, tylko taki, żebyśmy my się zgodzili na status bliskiej zagranicy. W rosyjskiej retoryce politycznej status bliskiej zagranicy polega na tym, że no, jak już nie możecie wytrzymać, żeby być osobno, to sobie bądźcie, ale macie się nas słuchać. To jest status bliskiej zagranicy. Polska jak może to się tam broni przed tym, ale tak trochę to brzmi niewiarygodnie, dlatego że na przestrzeni ostatnich 300 lat w stosunkach polsko-rosyjskich było mnóstwo momentów dramatycznych, a nawet tragedii. A ja mówię, że tylko o to chodzi. No tak, ale te tragedie czy dramatyczne momenty biorą się stąd, że Rosjanie czasami mocniej nas przyciskają do swojego serduszka. Jak nas mocno tak przycisną, to my nawet oddechu nie możemy złapać. A jak nas słabiej tak lubią, tam nie kochają nas tak mocno, tylko tak słabiej nas przyciskają, to my się czujemy swobodniej. Nawet niektórym się zdaje, że wszystko możemy. No, tak, i tam się w głowie przewraca zaraz. Ale cały czas o to chodzi. No i wreszcie ostatnia sprawa. Arcybiskup Michalik już po podpisaniu tej deklaracji w wypowiedzi dla jednej z gazet powiedział, że na tym etapie nie mogliśmy tego nie uczynić, to znaczy podpisać tej deklaracji. Z tej wypowiedzi arcybiskupa Michalika wynika, że miał świadomość tego, że Polska oto weszła w jakiś etap, który pociąga za sobą nieubłagane konieczności. Na tym etapie nie mogliśmy tego nie uczynić. Co to za etap? Proszę Państwa, 19 listopada 2010 roku rozpoczął się w Lizbonie dwudniowy szczyt NATO i drugiego dnia proklamowane zostało na tym szczycie strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. Ten szczyt NATO w Lizbonie był uwieńczeniem i ta proklamacja strategicznego partnerstwa NATO-Rosja to było uwieńczenie bardzo rozciągniętego w czasie procesu tworzenia, ustanawiania nowego porządku politycznego w Europie, który zastąpiłby nieaktualny porządek jałtański. Taka postępująca erozja politycznego porządku jałtańskiego dała się zauważyć od początku lat 80. No i te objawy się nasilały i skłoniły przywódców sowieckich do postawienia pytania sobie samym, co oni w tej sytuacji mają robić. Czy mają bronić tego porządku jałtańskiego, który się rozsypuje za wszelką cenę? No ale nie wiadomo, jak wysoka się ta cena okaże, a przede wszystkim nie wiadomo, czy ta obrona będzie skuteczna. Czy też wykonać manewr ucieczki do przodu. I ponieważ no, nie potrafili odpowiedzieć jasno na to pytanie, więc przez tam początkowe lata 80. się tam zataczali od ściany do ściany, aż wreszcie sekretarzem generalnym Sowieckiej Partii Komunistycznej został Michał Gorbaczow i Michał Gorbaczow zdecydował się na wykonanie manewru ucieczki do przodu. W marcu 1985 roku
podczas spotkania w Genewie zaproponował prezydentowi Ronaldowi Reaganowi podpisanie traktatu rozbrojeniowego, co przez ówczesnych komentatorów zostało zinterpretowane jako wywieszenie przez sowieciarzy białej flagi na znak, że uznają się za pokonanych w zimnej wojnie. Częściowo tak było, ale sens propozycji Michała Gorbaczowa był zdecydowanie głębszy. To był właśnie manewr ucieczki do przodu. Zamiast bronić do upadłego tego rozsypującego się porządku jałtańskiego, rozsądniej będzie zaproponować stronie amerykańskiej wspólne ustanowienie nowego porządku w Europie, który zastąpiłby ten porządek jałtański. Jeśli strona amerykańska podejmie ofertę, to świetnie. To tego nowego porządku wspólnie ustanowionego nie trzeba będzie przed nikim bronić, bo nikt go nie będzie atakował, bo wspólnie ustanowiony. W związku z tym zaoszczędzi się mnóstwo energii, którą można będzie skierować na inne cele. Proszę bardzo, panie redaktorze, czy można spróbować mikrofon właśnie bliżej? Dobrze. Ponieważ mamy sygnały właśnie ci, którzy oglądają transmisję na żywo w internecie, że jest pan sposób... Dobrze, ja się słucham. Oczywiście. Proszę Państwa, więc propozycja została przez stronę amerykańską przyjęta, czego dowodem były spotkania cykliczne, coroczne obydwu przywódców. Następne takie spotkanie odbyło się w Reykjaviku na Islandii w 1986 roku, kolejne w Waszyngtonie w 1987 roku, w 1988 roku prezydent Reagan był w Moskwie, a w 1989 roku, kiedy zmienił się prezydent Stanów Zjednoczonych, Michał Gorbaczow został przez niego przyjęty przez prezydenta Busha na okręcie amerykańskim w pobliżu Malty na Morzu Śródziemnym. I potem jeszcze w innym składzie personalnym już te spotkania były kontynuowane i na każdym z nich kształt przyszłego porządku politycznego w Europie był stopniowo konkretyzowany, bo to nie była jednorazowa decyzja, to był, jak powiadam, proces bardzo rozciągnięty w czasie. Ale już po spotkaniu w Reykjaviku w 1986 roku okazało się, wyjaśniło się, że istotnym elementem tego nowego porządku politycznego będzie ewakuacja Imperium Sowieckiego ze środkowej Europy. Ona wtedy jeszcze nie nastąpiła, ona nastąpiła prawie 10 lat później, ale wtedy już w 1986 roku pojawiła się wiarygodna zapowiedź tej ewakuacji. I ta wiarygodna zapowiedź natychmiast się przełożyła na sytuację w państwach środkowej Europy. Rozpoczęły się tam przygotowania do transformacji ustrojowej. No bo przecież dla każdego było oczywiste, że jak Sowieci się wycofają ze środkowej Europy, to ten ustrój, jakiego świat nie widział, nie przetrwa ani dnia dłużej, choćby dlatego, że nikt już nie da na to pieniędzy. A w nowym ustroju, no nie wiadomo było, jak on tam będzie wyglądał, jak się będzie nazywał, ale jedno wydawało się pewne, że na pewno nie będzie się tam liczyć znajomość Marksa i Engelsa na wyrywki i Lenina, tylko prawdopodobnie stan posiadania. No i rozpoczęły się przygotowania do transformacji ustrojowej. W 1986 roku jeszcze socjalizm jest najlepszym ustrojem na świecie ze Związkiem Radzieckim na czele, ale już się rozpoczyna uwłaszczanie nomenklatury. Nie ma innego majątku jak państwowy, więc trzeba zacząć rozkradać majątek państwowy, żeby w nowym ustroju zająć odpowiednią pozycję społeczną. No i nomenklatura, powstają spółki nomenklaturowe wokół przedsiębiorstw państwowych, no tam inne formy rozkradania tego majątku państwowego, fundusz obsługi zadłużenia zagranicznego i tak dalej. I to jest jeden z takich nurtów systemowych przygotowań do transformacji ustrojowej. Drugim takim systemowym nurtem przygotowań do transformacji ustrojowej była selekcja kadrowa w strukturach podziemnych. Chodziło o to, żeby wywiad wojskowy, który wtedy sprawował władzę w Polsce, w imieniu sowieciarzy, żeby miał wiarygodnego dla siebie partnera do rozmów. Jak tu podzielić władzę nad narodem polskim między nas? No i
rozpoczęła się taka selekcja kadrowa. Wtedy niewiele tam wiedzieliśmy, teraz trochę więcej wiemy, też nie wszystko jeszcze. Między innymi z notatek, jakie się zachowały z rozmów Jacka Kuronia z pułkownikiem Służby Bezpieczeństwa Janem Lesiakiem. Z tych notatek wynika, że Jacek Kuroń za pośrednictwem pułkownika Lesiaka, bo on tam był tylko postillon d'amour, przedstawia ówczesnej władzy, czyli wywiadowi wojskowemu, ofertę polityczną. Jeżeli władza dyskretnie pomoże nam w wyeliminowaniu ekstremy z podziemnych struktur, to my w rewanżu udzielimy władzy gwarancji zachowania pozycji społecznej w nowych warunkach ustrojowych, żeby tam nie wiem co, no i zachowania tego, co sobie teraz kradnie. Nikomu nie spadnie włos z głowy. No i najlepszym dowodem, że to była oferta, że ta oferta została przyjęta, to jest to, że została przyjęta jako podstawa umowy Okrągłego Stołu. Więc musimy sobie dokonać analizy, w czyim imieniu przemawiał Jacek Kuroń, co to była ta ekstrema, którą trzeba było wymiksować, no i dlaczego trzeba było to zrobić. O, Jacek Kuroń był wybitnym przedstawicielem lewicy laickiej. Co to była lewica laicka? Ano to byli dawni stalinowcy, którzy w różnych okresach, przeważnie w latach 60. pokłócili się z partią, a w latach 70. nawet wystąpili przeciwko niej, tworząc jeden z dwóch nurtów opozycji demokratycznej w Polsce. Bo jeden nurt to była właśnie lewica laicka, a drugi to była ekstrema. To byli ludzie i środowiska nawiązujące swoje działalności do niepodległościowych tradycji II Rzeczypospolitej, do tradycji Armii Krajowej. No i w związku z tym między lewicą laicką i ekstremą panowało duże napięcie i brak zaufania. Bo w latach 70. ekstrema jeszcze doskonale pamiętała, jak w latach 40. i 50. lewica laicka ją mordowała i prześladowała na wszystkie możliwe sposoby, więc o żadnym zaufaniu nie mogło być mowy. I to był jeden z powodów, dla którego lewica laicka chciała wymiksować ekstremę. Ale to nie był powód jedyny. Bo następny powód można wydestylować z publicystyki Adama Michnika z lat 80. Michnik przedstawiał pewien sposób rozumowania, wnioskowania. Walczymy z komuną. Dlaczego? No dlatego, że komunizm jest zły. A dlaczego właściwie komunizm jest zły? A dlatego, że komunizm tłumi każdą formę spontanicznej ludzkiej aktywności. To akurat jest prawda. Komunizm rzeczywiście taki jest. Ale skoro tak, to komunizm nie jest zły absolutnie, bo on tłumi wprawdzie te szlachetne formy spontanicznej aktywności ludzkiej, no to jest bardzo złe, ale ponieważ tłumi wszystkie, to tłumi również te nikczemne formy spontanicznej aktywności ludzkiej. A według lewicy laickiej w mrocznych zakamarkach duszy narodu polskiego czają się straszliwe demony ksenofobii i antysemityzmu. O i dopóki komuna tłumi każdą formę tej aktywności spontanicznej, to te demony są na uwięzi. No ale przecież my z komuną walczymy, ba, lada dzień wygramy. No i co wtedy? O wtedy nic, no nikt już niczego tłumił nie będzie, więc te demony wyjdą na powierzchnię, do czego w żadnym wypadku dopuścić nie wolno. No łatwo powiedzieć, dopuścić nie wolno, ale jak to zrobić? A no jak nie wiadomo, jak to zrobić, to trzeba zapytać tych, co tłumili, przecież oni wiedzą, jak to się robi. I tak się narodziła idea porozumienia przy Okrągłym Stole. No i wreszcie trzeci powód. Wywiad wojskowy. Wywiad wojskowy no, miał wprawdzie pretensje do lewicy laickiej, że mu się zbisurmaniła, ale jak to wywiad coś tam musiał wiedzieć. Więc wiedział, że chociaż lewica laicka się zbisurmaniła, to serce ma tak, jak się należy, po lewej stronie. No a ekstrema co? A ekstrema to ani po lewej, ani po prawej serca nie ma. No to jak tak, to co z nimi, o czym z nimi gadać? Z nimi się nic nie da ustalić.
trzeba ich jakoś tam wymiksować. No gdyby to było w czasach stalinowskich, to prosta recepta, w łeb i do piachu, prawda? Ale to były inne czasy, trzeba było tam uważać na różne pozory, więc tylko zręcznie to wymiksowano. Jedno i drugie się udało, nomenklatura się uwłaszczyła, reprezentacja społeczeństwa została odpowiednio ukształtowana, także wywiad wojskowy mógł się z nią porozumieć bez żadnych obaw, że jakieś niespodzianki tu wynikną z tego. I to były te dwa systemowe nurty przygotowań do transformacji ustroju wywołane tylko wiarygodną zapowiedzią ewakuacji Imperium Sowieckiego, bo przecież jeszcze 10 dywizji sowieckich tutaj stało. Nawet nie drgnęło, ale już wiadomo było, że one kiedyś stąd wyjdą. Więc tylko na tej... Oprócz tego, tych dwóch systemowych nurtów przygotowań do transformacji ustrojowej, jeszcze pojawił się nurt trzeci, bardzo ważny i brzemienny w skutki. Te skutki odczuwamy do dnia dzisiejszego i będziemy odczuwać jeszcze długo, długo przygotowań prywatnych. Co było najtwardszym jądrem systemu komunistycznego? Bezpieka. To było to najtwardsze jądro. I ci bezpieczniacy to są ludzie wprawdzie zdemoralizowani, ale inteligentni, spostrzegawczy i sprytni. I przypuszczam, że właśnie dlatego, że tacy są, każdy z nich postawił sobie samemu pytanie. No dobra, Sowieci się ewakuują, a ja co? Co ze mną będzie? Jaką ja mam polisę ubezpieczeniową na wypadek, kiedy Sowietów już tu nie będzie, a czyjś nieubłagany palec wskaże na mnie i powie, a to on wszystkiemu winien, na powrót łajdaka. Kto wtedy się za mną ujmie, kto mnie obroni? A ponieważ są inteligentni, to się domyślili, że jak Sowieci się wycofają, to bardzo szybko nastąpi odwrócenie sojuszy politycznych i wojskowych. No to po co czekać na odwrócenie sojuszy? To już teraz, zawczasu, trzeba się przewerbować na służbę do naszego przyszłego sojusznika i on jako swojemu agentowi nie da mi zrobić krzywdy, on się za mną ujmie. No i tak się stało. I tak się stało. Bardzo dobrą ilustracją tego procesu to jest taka rozmowa, jaką w 1991 roku przeprowadził Maciej Zalewski, urzędnik, wysoki urzędnik Biura Bezpieczeństwa Narodowego w Kancelarii Prezydenta Wałęsy, z rezydentem CIA w warszawskiej ambasadzie amerykańskiej. Zwierzył mu się, że mamy taki tu problem z tymi bezpieczniakami, co z nimi zrobić, a ten mówi mu nic. No jak to nic? A mówi, tak to. Oni mieli zostać odwróceni i zostali odwróceni i tak ma być. To jak tak ma być, to tak jest. Proszę Państwa, co to znaczy zostali odwróceni? A no jedni się przewerbowali na służbę do Amerykanów, inni do niemieckiej BND, inni do izraelskiego Mossadu, a jeszcze inni zostali przy GRU, bo to się nie zmienia koni podczas przeprawy, albo tam języków obcych nie znali, więc przytrzymali już Rosjan. W rezultacie Polska zaczęła być penetrowana na wylot przez obce państwa. I to się niestety reprodukuje, te zależności się reprodukują w kolejnych pokoleniach ubeckich dynastii. Bo mamy w Polsce takie zjawisko, które się nazywa dziedziczeniem pozycji społecznej. Dzieci aktorów zostają aktorami, dzieci piosenkarzy zostają piosenkarzami, nawet jak mają tylko pierwszy stopień muzykalności, to znaczy rozróżniają, kiedy grają, a kiedy nie. Dzieci sędziów zostają sędziami, a dzieci konfidentów zostają konfidentami. To taki sam zawód, jak i każdy inny. Więc to się reprodukuje. To mi posłużyło za punkt wyjścia do mojej ulubionej teorii spiskowej, że Polską rotacyjnie, w zależności od tego, pod czyją kuratelą akurat Polska się znajduje, rządzą trzy stronnictwa. Stronnictwo ruskie,
o teraz głębokiej defensywie. Tam taki wybitny przedstawiciel Stronnictwa Ruskiego, pan Mateusz Piskorski, już od ponad roku szlocha i jęczy w areszcie wydobywczym. Ciekawe, że aktu oskarżenia prokuratura nie przedstawia, ale też go nie wypuszcza stamtąd. Ma nadzieję, że może coś chlapnie z nudów, prawda? I wtedy to go mamy. Stronnictwo pruskie, które zostało zdjęte z pozycji lidera sceny politycznej, i stronnictwo amerykańsko-żydowskie. To trzy stronnictwa rotacyjnie rządzą Polską. Proszę Państwa, wracamy do dwudniowego szczytu NATO w Lizbonie 19-20 listopada 2010 roku. Na tym szczycie, jak powiadam, ustanowiono nowy porządek polityczny ostatecznie. Najważniejszym postanowieniem to było strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. Najtwardszym jądrem strategicznego partnerstwa NATO-Rosja było strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie, a kamieniem węgielnym strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego był podział Europy na strefę wpływów niemieckich, Unia Europejska z przyległościami, i strefę wpływów rosyjskich, prawie dokładnie wzdłuż linii Ribbentrop-Mołotow. Prawie dokładnie, dlatego że w pierwotnej wersji z 1939 roku Republiki Bałtyckie znajdowały się po wschodniej stronie kordonu, a teraz po zachodniej się znalazły, a poza tym wszystko się zgadzało. Wyglądało na to, że klamka zapadła na 50, może nawet na 100 lat. To nie była dobra wiadomość dla Polski, dla Polaków, dlatego że strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie można porównać do szczęk i madła, które się zaciskają wokół naszej głowy. I w miarę jak się zaciskają te szczęki, to my już między nimi nie mamy przestrzeni, żeby ruszać głową o w ten sposób. Możemy tylko tak. Taka to jest specyfika. No ale wyglądało na to, że klamka zapadła, powiem, na 50, może nawet na 100 lat. No i cóż, tu nic nie można było zrobić. Można się było tylko akomodować do tego, co właśnie wyjaśnił ksiądz biskup, arcybiskup Józef Michalik, że na tym etapie musimy pewne rzeczy robić, bo musimy. Ale nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie było jeszcze lepiej. Na miesiąc przed szczytem w Lizbonie, ten porządek lizboński tam został ustanowiony już definitywnie, na miesiąc przed szczytem NATO w Lizbonie odbył się jeszcze jeden szczyt, mianowicie szczyt w Deauville, w którym wzięły udział trzy osobistości. Francuski prezydent Mikołaj Sarkozy, nasza złota pani. Wielu słuchaczy pyta, dlaczego ja panią kanclerz Angelę Merkel nazywam naszą złotą panią. To jest cytat z takiej piosenki, którą w czasie okupacji Niemcy kazali śpiewać Żydom pędzonym do pracy. Marszałek Śmigły Ryc nie kazał robić nic, a Hitler nasz złoty nauczył nas roboty. Więc nasza złota pani dlatego. Więc nasza złota pani i rosyjski prezydent Dymitr Miedwiediew. Na tym szczycie zapadło jedno ważne postanowienie, mianowicie nasza złota pani po długim molestowaniu ze strony francuskiego prezydenta zgodziła się na pogłębianie integracji w ramach Unii Śródziemnomorskiej. W przełożeniu na język ludzki oznaczało to zgodę Berlina na to, żeby Francja zaczęła sobie budować takie kieszonkowe imperium w basenie Morza Śródziemnego. Wcześniej Berlin się nie chciał na to zgodzić, więc dlatego mówię o długim molestowaniu, ale wreszcie nasza złota pani uległa. No co za to dostała, to osobna sprawa. I nie minęło półtora miesiąca, a rozpoczęło się pogłębianie integracji w ramach Unii Śródziemnomorskiej. W Tunezji wybuchła
jaśminowa rewolucja, w następstwie której lud tunezyjski obalił straszliwego tunezyjskiego tyrana. Dlaczego w Tunezji? Ano dlatego, że kierownictwa wszystkich opozycyjnych partii tunezyjskich przebywały na emigracji w Paryżu pod czujnym okiem francuskiego wywiadu. No i tam było najłatwiej tę rewolucję przygotować, nadać jej pożądany kierunek i tak dalej, i tak dalej. No i rewolucja się udała, tyran został obalony, nawet niewielu ludzi tam zginęło. No jak lud egipski zobaczył, jak to łatwo można sobie poradzić z tyranami, to natychmiast obalił swojego tyrana, czyli prezydenta Hosni Mubaraka. No to lud libijski nie chciał czekać ani chwili dłużej, tylko przystąpił do obalania swojego tyrana w osobie Muammara Kaddafiego. I tu nam się wyjaśnia przyczyna obecności prezydenta Miedwiediewa na szczycie w Deauville, bo gdyby nie Kaddafi, to byśmy w ogóle nie wiedzieli, po co go tam zaprosili, co on tam robił. Kaddafi już trochę nam tu rozjaśnia obraz sytuacji, dlatego że od 1969 roku, kiedy to Muammar Kaddafi na czele grupy oficerów obalił libijskiego króla Idrisa i zajął jego miejsce, to był najukochańszą duszeńką Kremla. Najukochańszą. Sowieci nie potrafili mu niczego odmówić. Ale kiedy zbuntowany lud libijski wyciągnął Kaddafiego z jakiegoś kanału za kołnierz, bo on tam się schował, i rozszarpał przed kamerami telewizyjnymi, to ruscy szachiści na Kremlu właściwie nie zaprotestowali ani słowem. Najwidoczniej prezydent Miedwiediew swoim rozmówcom podczas szczytu w Deauville musiał zacytować pana Jerzego Owsiaka. A z Kaddafim to rób ta, co chce ta, prawda? On już naszą duszeńką nie jest. No to jak tak, to jazda. I w tym momencie pojawia się na widowni prezydent Obama, dlatego że amerykańskie samoloty już bombardowały pozycje libijskich wojsk rządowych podczas tej rewolucji. I prezydent Obama zwraca się do uczestników szczytu w Deauville, do brytyjskiego premiera Camerona: słuchajcie, jak tak nam dobrze idzie z tymi tyranami, to niech jeszcze zwycięży demokracja w Syrii. A oni lodowatym tonem powiadają: my żeśmy się o Syrii nic nie namawiali. No nie namawialiście się, ale co wam szkodzi, no niech i tam zwycięży. I prezydent Obama nawet próbował stworzyć fakty dokonane. W czerwcu 2013 roku oświadczył, że jeżeli w Syrii zostanie użyta broń chemiczna, no to tam koalicja wkroczy do Syrii, interwencja będzie i z tego syryjskiego tyrana nie zostanie nawet mokra plama. Wyobrażał to sobie tak, że zostanie zawiązana koalicja Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Stany Zjednoczone jako kierownik polityczny tej koalicji i zrobią z tyranem porządek. I bezbronni cywile, którzy w Syrii walczą z tyranem, postarali się, bo państwo wiecie, cywile się dzielą na dwie kategorie. Cywile zwyczajni, no tu oni są bezbronni, tam bezradni, trzeba im korytarze humanitarne tam urządzać i tak. I cywile bezbronni, którzy są świetnie uzbrojeni, wyekwipowani i tam wyszkoleni. Więc w Syrii z tyranem walczą cywile bezbronni. I cywile bezbronni się postarali. Dwa razy użyli sarinu, gazu bojowego. A tu spodziewana interwencja nie nastąpiła, bo prezydentowi Obamie nie udało się zmontować koalicji, na jaką liczył. I doszedł do przekonania, że to niepowodzenie w zmontowaniu koalicji to jest skutek intryg zimnego ruskiego czekisty Putina, do którego powziął śmiertelną urazę. I z tej irytacji wysadził w powietrze polityczny porządek lizboński. Zanim przejdziemy do skutków wysadzenia w powietrze, to jeszcze chwila, dlaczego powinna zwyciężyć demokracja w Syrii. No, cały czas tam bezbronni cywile się kotłują, więc warto, żebyśmy sobie na to pytanie odpowiedzieli. Proszę państwa, bezcenny Izrael jest zaniepokojony irańskim programem atomowym. Nawet nie dlatego, że się obawiają w Izraelu, że jak
Teheran będzie miał bombę atomową, to zaraz następnego dnia rzuci ją na Izrael? Nie. Przed kilkoma laty wyjaśnił te przyczyny tego zaniepokojenia. W niepojętym przypływie szczerości izraelski minister infrastruktury powiedział tak: jeżeli Teheran będzie miał broń jądrową, to jest to kwestia czasu i to niedługiego, jak o broń jądrową postara się Arabia Saudyjska, Turcja, a być może nawet Egipt. I zakończył to retorycznym pytaniem: i kto wtedy będzie chciał mieszkać w Izraelu? No, słusznie, ja bym nie chciał. Więc gdybyśmy żyli w normalnych czasach, to z nad morza, nad irańskie instalacje nuklearne, nadleciałyby nieoznakowane samoloty i zbombardowałyby je tam aż do środka ziemi, no i po krzyku. Niestety nie żyjemy w normalnych czasach, bo Teheran ma dwustronny układ wojskowy z syryjskim tyranem. I gdyby nie w ramach którego wyposażył armię syryjską w całkiem sporą liczbę pocisków średniego zasięgu. I gdyby nieoznakowane samoloty nadleciały z nadmorza i tak dalej, to w tej samej chwili z terytorium syryjskiego wystartowałby w kierunku Izraela rój pocisków średniego zasięgu. Izrael wprawdzie ma system obrony przeciwrakietowej pod tytułem żelazna kopuła, ale jak rój jest dostatecznie duży, to zawsze kilkanaście, może nawet ponad 20 tych pocisków się przedrze. A ponieważ terytorium izraelskie nie jest specjalnie duże, no to kilkanaście pocisków to jest, mogłoby tu sytuację zmienić w sposób bardzo zasadniczy. No i państwo rozumiecie, dlatego najpierw musi zwyciężyć demokracja w Syrii. No ale jeszcze nie zwyciężyła, na domiar złego, część bezbronnych cywilów po tym niepowodzeniu utraciła wiarę w prezydenta Obamę i nawróciła się do Allaha, zasilając państwo islamskie, z którym mamy takie zgryzoty teraz. A prezydent Obama, jak powiadam, z tej irytacji wysadził w powietrze polityczny porządek lizboński, zapalając w drugiej połowie 2013 roku zielone światło dla przewrotu politycznego na Ukrainie, którego nieukrywanym celem było wyłuskanie Ukrainy z rosyjskiej strefy wpływu, więc porządek lizboński został wysadzony w powietrze w jednej chwili. To oznaczało, że Stany Zjednoczone wracają, i to wejściem smoka takim, do aktywnej polityki w Europie Środkowo-Wschodniej, a to z kolei oznaczało, że Polska spod kurateli strategicznych partnerów przechodzi ponownie pod kuratelę amerykańską, i to na dobre. I to na dobre. A co się dzieje, kiedy takie mniejsze państwo przechodzi pod kuratelę takiego wielkiego mocarstwa? O, to się dzieją różne rzeczy. Ale przede wszystkim to wielkie mocarstwo przystępuje do porządkowania sceny politycznej w tym mniejszym państwie pod kątem potrzeb polityki, jaką zamierza w tym zakątku świata uprawiać. No i jeszcze nie ochłonęliśmy z wrażenia po tym wejściu smoka, a już trzej kelnerzy zawiązali straszliwy spisek przeciwko III Rzeczypospolitej i zaczęli podsłuchiwać dygnitarzy Platformy Obywatelskiej po rozmaitych warszawskich restauracjach, tam przede wszystkim w takiej restauracji Sowa i Przyjaciele, czyli knajpie pod Pluskwami, ale nie tylko tam. Tam nagrali 900 godzin podsłuchanych rozmów, to tylko część tam się dowiedzieliśmy, a tą resztę to nie wiemy nawet, o czym tam rozmawiali, ale 700 godzin tych podsłuchanych rozmów ci kelnerzy nagrali w rezydencji premiera Tuska, do której kelnerzy mają bardzo utrudniony dostęp. W związku z tym podejrzewam, że kelnerom musieli pomagać jacyś pierwszorzędni fachowcy, dla których zainstalowanie podsłuchów w prezydencji premiera Tuska to jest rutyna.
co to byli za fachowcy, to nawet nie śmiem się domyślać, bo niezawisły sąd się nie ośmielił nawet tego tam domyślać. Była rozprawa z tymi kelnerami i z panem Markiem Falentą, który został uznany za głównego szatana, organizatora tego straszliwego spisku, i niezawisły sąd nie ośmielił się spojrzeć wyżej, co to za fachowcy tam byli. Widocznie miał to surowo zakazane od starszych i mądrzejszych. No więc jak tak, to ja też nie, ale obecności pierwszych fachowców no po prostu nie da się wykluczyć. Proszę Państwa, te, zwracam uwagę, że kelnerzy podsłuchiwali tylko dygnitarzy Platformy Obywatelskiej. Innych nie. Innych nie. A dlaczego? A dlatego, że według mojej ulubionej teorii spiskowej Platforma Obywatelska jest polityczną ekspozyturą stronnictwa pruskiego. I dopóki Polska była pod kuratelą strategicznych partnerów, no to jasne było, że ekspozytura stronnictwa pruskiego tam z elementami stronnictwa ruskiego jest na czele politycznej sceny, wszystko, no ale jak Polska przechodzi pod kuratelę amerykańską, to Amerykanom stronnictwo pruskie jako lider politycznej sceny w Polsce jest potrzebne jak psu piąta noga. No to trzeba tu zrobić porządek. No i od początku roku 2014 te rewelacje z podsłuchanych rozmów przenikają do mediów, kompromitując dygnitarzy Platformy Obywatelskiej. W rezultacie w opinii publicznej notowania Platformy Obywatelskiej spadają, a relatywnie rosną notowania Prawa i Sprawiedliwości, czyli ekspozytury stronnictwa amerykańsko-żydowskiego. I wreszcie nadchodzi rok 2015, rok wyborów prezydenckich i parlamentarnych. No i co widzimy? Ano widzimy, że prezydent Komorowski, który jeszcze rok wcześniej naprawdę myślał, że nie ma z kim przegrać, naprawdę tak myślał, ja to wiem prawie, że od niego samego, rok później przegrał, i to z kim? Z panem Andrzejem Dudą, o którym rok wcześniej nikt w Polsce nie słyszał jako o polityku samodzielnym. Byliśmy świadkami cudów, w porównaniu z którymi cud w Kanie Galilejskiej to w ogóle smałe piwo, prawda? No i pan Duda wygrywa wybory prezydenckie, Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory parlamentarne. No a co z bezpieczniakami? Ja ich nazywam Stare Kiejkuty, bo to jest nazwa od takiej miejscowości na Mazurach, w którym się mieści ośrodek szkolenia wywiadu. Tak się nazywa ta miejscowość, Stare Kiejkuty. I tam właśnie w tych Starych Kiejkutach były tajne więzienia CIA w Polsce. Było tajne więzienie CIA w Polsce. Obok tych Starych Kiejkutów jest lotnisko wojskowe, takie niewielkie lotnisko wojskowe w Szymanach, na którym lądowały samoloty amerykańskie z bazy Guantanamo na Kubie. I przywoziły te samoloty delikwentów. Ci delikwenci byli przewożeni do Starych Kiejkutów, gdzie amerykańscy specjaliści już tam ich oprawiali, a nasze Stare Kiejkuty stały na świecy, pilnowały, żeby nikt im nie przeszkadzał. Za to dostały napiwek, 15 milionów dolarów w gotówce. Nawet podatku nie zapłaciły od tego, mimo że premier Morawiecki uszczelnia system podatkowy, to tutaj nie uszczelnia nic. No jasne, że nie. Proszę Państwa, więc bezpieczniacy też się zorientowali, że no Polska przechodzi pod kuratelę amerykańską i to na dobre. No i się zakrzątnęli wokół tego, żeby Amerykanie ich też wciągnęli na listę, jak to się w Ameryce mówi, naszych sukinsynów. Bo sukinsyny się dzielą na naszych, o to naszych, to my tu dopieszczamy, tam tego chołubimy, i jakichś takich nie naszych, to tych jakichś takich nie naszych, to my tam uprzątamy ze sceny politycznej, czasami nawet w ciemności zewnętrzne, skąd dobiega płacz i zgrzytanie zębów.
No to nie trudno się domyślić, że nikt się nie chce w takim miejscu znaleźć i stare Kiejkuty też się nie chciały znaleźć. No więc 18 czerwca 2015 roku odbyła się w Warszawie Międzynarodowa Konferencja Naukowa MOST, w której wzięli udział przedstawiciele najważniejszych ubeckich dynastii z Polski, no i ważni ubecy z Izraela, dlatego międzynarodowa konferencja była, którzy, ci ubecy z Izraela, żyrowali wobec Amerykanów ofertę wciągnięcia starych Kiejkutów na listę naszych sukinsynów. Pretekstem do tej konferencji naukowej były takie kombatanckie wspominki, w 25. rocznicę pierwszego transportu rosyjskich Żydów przez Warszawę do Izraela. Polska w tym celu utworzyła jednostkę GROM, która miała te transporty ochraniać, a i przy okazji, o czym się głośno nie mówiło, pilnować, żeby ci podróżnicy nie wysiadali po drodze. Jak dolecą do Izraela, to proszę bardzo, ale po drodze nie. No i jak się te transporty zakończyły, to nie bardzo było wiadomo, co z tym gromem robić, bo to są świetni żołnierze, komandosi, oni wszystko potrafią. Więc uradzono, żeby wysyłać ich na misje zagraniczne. Im dalej od Warszawy, tym lepiej. Bo tu jak tam coś wywijają w Afganistanie, to nie w Warszawie, prawda? W Warszawie jest spokój. No i tak. Ale chodziło o to, żeby Amerykanie wciągnęli, tak naprawdę chodziło o to, żeby Amerykanie wciągnęli starych Kiejkutów na listę naszych sukinsynów. Amerykanie chyba początkowo się wahali. A warto was ciągać? Pokażcie, no co potraficie. No to starym Kiejkutom nie trzeba było dwa razy tego powtarzać. Uwinęły się szparko i z dnia na dzień, dosłownie z niczego, utworzyły partię polityczną Nowoczesna. Z panem Ryszardem Petru na fasadzie i jeszcze pan Ryszard nie zdążył ust otworzyć, a już naród go obdarzył 11% zaufania. Wyjaśnienie tego fenomenu w zwykłych kategoriach jest niemożliwe, tylko na tle mojej ulubionej teorii spiskowej. Bo według mojej ulubionej teorii spiskowej to wyjaśnienie jest proste. Konfidenci dostali rozkaz, prawo zwrot, do pana Petru podmaszerować, no i jest partia i 11% zaufania. Bardzo proste, jak budowa cepa. I ta decyzja, Amerykanie jak zobaczyli, że stare Kiejkuty, jak oni tak potrafią, to lepiej ich tu wciągnąć i mieć ich na oku, niż jakby mieli tam gdzieś hulać nie wiadomo gdzie. To lepiej ich mieć na oku i pod kontrolą. I wciągnęli ich na listę naszych sukinsynów. Ta decyzja miała ma fatalne następstwa dla Polski. Fatalne. Dlatego, że rząd został zmuszony w ten sposób do rywalizowania o względy naszego najważniejszego sojusznika ze starymi Kiejkutami. I zawsze jest na pozycji przegranej. Bo wobec rządu to tam trzeba jakieś pozory zachowywać, jakieś czerwone dywany, jakieś rewerencje, jakieś tam partnerstwa i tak dalej, a ze starymi Kiejkutami to już nic, tam jest krótka rozmowa, wiecie, rozumiecie i tyle. I w rezultacie stare Kiejkuty zawsze przelicytują rząd. To jest właśnie fatalna rzecz, bo wskutek tego Polska nie może uzyskiwać korzyści, które mogłaby uzyskiwać choćby z faktu uczestnictwa w NATO. Bo wbrew temu, co wielu ludzi myśli w Polsce i poza Polską nawet też, Polska wnosi do NATO bardzo ważny aport. Udostępnia Amerykanom swoje terytorium dla potrzeb amerykańskiej globalnej rozgrywki z Moskalikami, ryzykując w razie czego zniszczenie tego terytorium ze wszystkim, co na nim jest. To nie jest aport bez znaczenia z naszej strony. I dlatego Polska powinna uzyskiwać wynagrodzenie. Kiedy prezydent Obama był w czerwcu 2014 roku w Warszawie,
To dwukrotnie na antenie Radia Maryja mówiłem, że tym razem przyjechał po to, żeby nam powinszować, żeśmy się znowu podjęli niebezpiecznej roli amerykańskiego dywersanta na wschodnią Europę. No to dobrze, podjęliśmy się, ale mówię, dwukrotnie na antenie Radia mówiłem, Maryja mówiłem, że tym razem już nie możemy powtórzyć błędu prezydenta Kaczyńskiego, który się wcześniej podjął tej niebezpiecznej roli za darmo. Teraz musimy załatwić z prezydentem Obamą przynajmniej dwie sprawy. Po pierwsze, żeby rząd Stanów Zjednoczonych obiecał nam otwarcie, oficjalnie, że nie będzie wywierał na Polskę żadnych nacisków w sprawie żydowskich roszczeń majątkowych, bo my hałasy żydowskie to tam jakoś sobie z nimi poradzimy, najwyżej sami zaczniemy hałasować, ale amerykańskich nacisków możemy nie wytrzymać. I to jest dla nas najważniejsze. Tam z Żydami jakoś sobie poradzimy. I druga sprawa, że Polska, podejmując się tej niebezpiecznej roli, siłą rzeczy stała się państwem frontowym. Więc oczekiwalibyśmy, że rząd Stanów Zjednoczonych będzie Polskę traktował tak jak inne państwo frontowe, czyli Izrael. To znaczy, kroplówka finansowa, 4 miliardy dolarów rocznie na modernizację i dozbrojenie armii i udogodnienia wojskowe takie, z jakich korzysta Izrael, a przynajmniej podobne. Niestety nikt nie ośmielił się w 2014 roku takiej prośby prezydentowi Obamie przedstawić. On nie był prezydentem Polski, tylko prezydentem Stanów Zjednoczonych i nie miał obowiązku dbania o polski interes państwowy. To potem minister Sikorski się żalił w podsłuchanej rozmowie, że zrobimy Obamie laskę za darmo. No to pewnie, ale to on robił przecież. No, ale nie za to mu Rzeczpospolita płaciła, żeby robił laskę, a potem płakał, tylko za to, żeby pilnował interesu. Prawda? Od takich mamy filutów za dygnitarzy. Proszę Państwa, no tak się w rezultacie Polska jest zbywana błyskotkami. Błyskotkami takimi, nie korzyściami, tylko błyskotkami, bo jedyna korzyść taka realna z uczestnictwa w NATO, to nie można powiedzieć, że nie ma, bo jest. My nie wiemy, jak się NATO zachowa w razie czego, ale Rosjanie też tego nie wiedzą. I to jest na razie jedyna korzyść. Proszę? Też do końca nie wiedzą, wie pan. To znaczy mam taką nadzieję, że nie wiedzą, bo jakby wiedzieli, to marny nasz los. Ale zawsze mogli nas sprzedać Putinowi, więc mam nadzieję, że nie wiedzą jednak. I tymczasem jesteśmy zbywani błyskotkami, bo za taką błyskotkę uważam obecność rotacyjną, obecność ciężkiej brygady amerykańskiej w Europie Środkowej. Co to znaczy rotacyjna obecność? No to znaczy, że w noc kupały ta brygada będzie w jakimś miejscu, nie wiemy w jakim nawet, ale to w jakimś będzie, prawda? W noc Walpurgii będzie w jakimś innym miejscu, też nie wiemy w jakimś, no ale w jakimś musi być. Jedno tylko wiemy na pewno, że to wojsko nie będzie słuchało rozkazów rządu polskiego, tylko rządu własnego, chyba oczywiste. A ten własny rząd może im w pewnym momencie powiedzieć tak, słuchajcie chłopaki, tu się robi niebezpiecznie, zabieramy się do domu. I co my wtedy zrobimy? Co my wtedy zrobimy? Stąd nauka jest dla żuka, że dobrze jest mieć sojusznika. Trzeba o niego dbać, trzeba mu tam różne rzeczy robić, i laskę, i nie laskę tamtego, ale nie za darmo, tylko za to, żeby własne muskuły rozbudować, bo czym się kończy prężenie cudzych muskułów, to myśmy się dowiedzieli we wrześniu 1939 roku. I to powinniśmy takie lekcje spożytkować na własną korzyść. Proszę Państwa, więc mamy taką sytuację z naszym najważniejszym sojusznikiem. Co gorsza, teraz na tle tych hałasów żydowskich nasz najważniejszy sojusznik no właśnie potwierdził nasze najgorsze obawy. W lutym
Departament Stanu, rzeczniczka Departamentu Stanu powiedziała, że jak Polska tutaj będzie tak dokazywać, to utraci strategiczne korzyści. No to, to zabrzmiało to groźnie. Zabrzmiało to groźnie. No to, a co dopiero jakby się pojawiło prawdziwe niebezpieczeństwo? Postawiony został wielki znak zapytania nad wiarygodnością Sojuszu Północnoatlantyckiego, który jest naszą jedyną w tej chwili nadzieją na przetrwanie. No to nie jest dobrze, prawda? A tu jeszcze przeszliśmy pod kuratelę amerykańską, owszem, ale Niemcy to jest państwo poważne. I wcale się nie chcę pogodzić z tym, że utraciłoby tu w Polsce i w ogóle w środkowej Europie swoje wpływy. No i jak tak, jak tylko powstał rząd Prawa i Sprawiedliwości, to co się stało? Jeszcze nie zdążył nic zrobić. A już od początku stycznia, na początku stycznia 2016 roku Komisja Europejska, czyli, bo to na jej czele stoją dwa owczarki niemieckie, Jan Klaudiusz Juncker i Franciszek Timmermans, Komisja Europejska zastosowała wobec Polski bezprecedensową procedurę sprawdzania stanu demokracji i praworządności. I w lipcu 2016 roku ta procedura doznała eskalacji. Komisja Europejska przedstawiła Polsce coś w rodzaju ultimatum w postaci tak zwanych zaleceń. Termin wykonania tych zaleceń upływał 27 października 2016 roku. Rząd polski nie tylko tych zaleceń nie wykonał, ale w ogóle na nie nie odpowiedział. Pani Szydło powiedziała tylko, że one mają charakter nie merytoryczny, tylko ideologiczny i polityczny, w związku z tym ona nie będzie tutaj się nimi zajmowała. No i tyle. Minął ten 27 października i nic. Wydawało się, że Polska może zlekceważyć niemieckie ultimatum i kary nie odebrać. No, to by był cud nad cudami, no ale niestety tak dobrze to nie jest. I 16 grudnia rozpoczęła się kombinacja operacyjna, której celem było doprowadzenie do przesilenia politycznego w Polsce. Grupa posłów opozycyjnych podjęła próbę zablokowania ustawy budżetowej. Nieuchwalenie ustawy budżetowej w odpowiednim terminie rodzi skutek prawny w postaci możliwości skrócenia kadencji Sejmu i rozpisania nowych wyborów. Decyzja w tej sprawie należy do prezydenta, ale prezydent Duda w grudniu 2016 roku jeszcze by się takiej decyzji nie ośmielił podjąć. Teraz to co innego, ale wtedy nie. I właśnie o to chodziło, że nie. Bo wtedy by został oskarżony o złamanie konstytucji już w konkretnym punkcie, a ta grupa posłów opozycyjnych, którzy tam blokowali salę plenarną, by się okrzyknęła jako alternatywny ośrodek władzy, a właściwie nie alternatywny, tylko jedyny demokratyczny ośrodek władzy, który własnymi ciałami dosłownie tamuje drogę faszyzmowi, I kiedy tam się rozpoczęła blokada sali plenarnej, to dookoła Sejmu ściągani w trybie alarmowym z całej Polski konfidenci tam się zaczęli gromadzić, żeby odegrać przedstawienie w postaci zagniewanego ludu. I o randze tego przedstawienia to świadczyła obecność najstarszego kiejkuta Rzeczypospolitej III, pana generała Marka Dukaczewskiego, który tam po cywilnemu się pojawił. Jak ci konfidenci zobaczyli, że on sam we własnej osobie tam przybył, to już nie wiedzieli, jak gorliwość tu zademonstrować. Rzucali się pod samochody, a taki pan Diduszko to nawet udawał trupa. I to tak przekonująco, że nawet własną żonę oszukał. Ona tam lamentowała nad nim, ale kiedy kamery zostały wyłączone, pan Diduszko wstał, otrzepał się i poszedł do domu. Także zakończyło się to wszystko wesołym obarkiem. A tego samego dnia do Wrocławia, pod pretekstem uczestnictwa w jakimś wydarzeniu kulturalnym, zjechał Donald Tusk. Pod pretekstem, ale tak naprawdę chodziło o to, że gdyby kombinacja operacyjna rozwinęła się w pożądanym kierunku,
to Donald Tusk z terytorium Rzeczypospolitej by się zaprezentował jako pełniący tymczasowo obowiązki demokratycznego prezydenta, żeby zatrzymać tu faszyzm w natarciu. W takiej sytuacji bardzo wiele zależy od międzynarodowego uznania i o to też zadbano, bo na 21 grudnia w trybie alarmowym zostało wyznaczone posiedzenie Komisji Europejskiej poświęcone Polsce. I gdyby kombinacja operacyjna rozwinęła się w pożądanym kierunku, no to co Komisja Europejska by powiedziała? Alleluja! Wreszcie! No faszyzm został pokonany. W Warszawie zapanowała demokracja i praworządność. Dlaczego 16 grudnia? Dlaczego 16 grudnia? Otóż wydaje mi się, że ze względu na wybory w Stanach Zjednoczonych, wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych w roku wyborów prezydenckich zawsze jest coś takiego, coś w rodzaju bezkrólewia, bo wybory się odbywają na początku listopada, ale prezydent elekt składa przysięgę i obejmuje urząd dopiero 20 stycznia. To tak tam jest. W związku z tym między początkiem listopada a końcem stycznia panuje coś w rodzaju bezkrólewia, bo ustępujący prezydent już nie podejmuje decyzji, które by wiązały ręce następcy jego. No a ten elekt też nie podejmuje decyzji, bo jeszcze nie złożył przysięgi, nie objął władzy, jeszcze nie może. Więc jest coś, zazwyczaj to bezkrólewie nie jest głębokie, bo wprawdzie tam podczas kampanii wyborczej tam się kotłują i tak dalej, kopią po kostkach, ale jest dzień wyborów, kandydat przegrany składa gratulacje zwycięzcy, emocje gwałtownie opadają i wszystko tam wraca do normy. Tym razem tak nie było. Tym razem tak nie było. Tym razem ta wojna polityczna, która się rozpaliła podczas kampanii wyborczej, wcale nie ustała po wyborach. To mogłem się o tym przekonać osobiście. Jak byłem w grudniu 2016 roku w Nowym Jorku, no to widziałem, jak demonstracje przeciwko Trumpowi, który już przecież miesiąc wcześniej został wybrany prezydentem, już był prezydentem elektem. Demonstracje przeciwko niemu przewalały się przez Nowy Jork jedna za drugą. Nawet mi wpadła w ręce ulotka werbująca ochotników na te demonstracje. 18,5 dolara za godzinę. Nie była podpisana przez nikogo, przeze mnie nie była podpisana, ale wszyscy mówili, to Soros tam płaci za poświęcenie jakichś kantorków swoich. Chętnie w to wierzę. No i w Berlinie pomyślano sobie, że skoro tak, skoro to bezkrólewie jest takie, właściwie to się rozpala ta wojna polityczna, wcale nie przygasa, to w takim razie jest to odpowiedni moment, żeby w Polsce zrobić fakty dokonane. Zrobić przesilenie polityczne. Jak Donald Trump obejmie władzę w styczniu, to już będzie po wszystkim. I będzie musiał to przyjąć do wiadomości. Bo w polityce fakt to tak jak w religii dogmat. Nie dyskutuje się z nim, tylko się go przyjmuje do wiadomości. Ale ta ocena głębokości tego bezkrólewia w Ameryce, dokonana w Berlinie, była chyba zbyt optymistyczna. Bo bezkrólewie, owszem, swoją drogą, ale 15 grudnia, a więc w przeddzień rozpoczęcia kombinacji operacyjnej, przyleciał do Warszawy na kilka godzin Rudolf Giuliani, prawa ręka Donalda Trumpa, i przeprowadził dwugodzinną rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim. O czym rozmawiali, to ja oczywiście nie wiem, ale ponieważ coś tam muszę wiedzieć, to wiem, że podczas tej rozmowy się dogadali do wspólnych znajomych, a właściwie do jednego wspólnego znajomego, ale za to takiego, który starczy za cały legion wspólnych znajomych, mianowicie do pana Leiba Fogelmana. Okazało się, że Jarosław Kaczyński z Leibem Fogelmanem chodził do szkoły, a Rudolf Giuliani Leiba Fogelmana zna, bo Leiba Fogelmana zna każdy, a jak ktoś go nie zna, to lepiej, żeby się do tego nie przyznawał, jak nie chce wyjść na ćwoka w towarzystwie, prawda? No więc jak Polska będzie musiała beknąć za to, no to właśnie teraz się dowiadujemy.
Ale po tej rozmowie Jarosław Kaczyński wyprowadził część posłów z sali plenarnej Sejmu do sali kolumnowej i tam ustawę budżetową uchwalili. Od razu się pojawiły straszliwe spory, czy ta ustawa jest legalna, czy nie. Jedni utytułowani krętacze twierdzili, że jest nielegalna, bo tą ustawę to można tylko w sali plenarnej uchwalać, a jak tam w innej jakiejś sali, to jest nielegalna. Ale inni krętacze dowodzili, że to nieprawda, że ustawa jest legalna, jeżeli przegłosowali ją posłowie. A gdzie głosują, w którym miejscu, to jest rzecz drugorzędna. Mogą nawet w krzakach pod Sejmem ją przegłosować i będzie przegłosowana. No my tego sporu tu nie rozstrzygniemy, bo to muszą powstać prace doktorskie, rozprawy habilitacyjne, tam niebywale rozwinie się jurysprudencja, ale moment zaskoczenia, na którym się cała kombinacja opierała, został bezpowrotnie już utracony. Zmarnowany. No i po 3 dniach w niemieckim dzienniku Die Welt ukazał się, trąbka zatrąbiła do odwrotu, ukazała się publikacja, że no, nie udało się. Nie udało się, na jakiś czas trzeba się będzie pogodzić z istnieniem Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie i tylko tym posłom, którzy tam blokowali salę plenarną, nikt o tym nie powiedział. Że już wojna się skończyła i oni tam siedzieli, jakieś kantyczki tam śpiewali, jakieś tego, tak jak ten partyzan z anegdoty, co to nie wiedział, że wojna się skończyła, wysadzał tory w powietrze i wysadzał, prawda, to oni tak tam. Wreszcie ktoś się nad nimi zlitował, powiedział, idźcie do domu już po wszystkim, no to poszli do domu. Proszę Państwa, no niemiecki dziennik zatrąbił do odwrotu, ale no, nasza złota pani kilka dni później zapowiedziała gospodarską wizytę w Warszawie na 7 lutego. Nie była to wcale taka pokutna pielgrzymka do Canossy, nie, bo nasza złota pani na 2 dni przed przyjazdem do Warszawy pokazała tęgi kij w postaci deklaracji, że bardzo jej się podoba koncepcja Europy dwóch prędkości. To był właśnie ten tęgi kij, bo co to znaczy koncepcja Europy dwóch prędkości? Ano to, że decyzje będą podejmowane w szczupłym gronie załogi twierdzy Europa, a potem przekazywane do wykonania peryferiom. No i z taką deklaracją nasza złota pani się pojawiła w Warszawie, odbyła 2 rozmowy z panią premier Beatą Szydło, 1 rozmowę z panem prezydentem Dudą i 1 z naczelnikiem państwa Jarosławem Kaczyńskim. Pani Szydło chyba na początku nie wiedziała, co myśli. Bo to wiecie państwo, dopóki telefon komórkowy się nie naprawi, to nie wiemy, co myślimy. To fatalna sytuacja. No bo pani Szydło po pierwszej rozmowie z naszą złotą panią powiedziała bowiem, że koncepcja Europy dwóch prędkości jest interesująca. Ale potem ktoś do niej zadzwonił i powiedział, jak to interesująca, kiedy nie jest interesująca. No i już po drugiej rozmowie pani Szydło wiedziała dokładniej, co myśli i powiedziała, że jest absolutnie nie do przyjęcia ta koncepcja. No to już odetchnęliśmy z ulgą, prawda, i tego. I jakiś tam modus vivendi nasza złota pani ustaliła z Jarosławem Kaczyńskim, ale nie na długo, nie na długo, bo na początku marca ubiegłego roku wszystkie organizacje broniące praw człowieka na świecie wystąpiły do Jana Klaudiusza Junckera, przewodniczącego Komisji Europejskiej, z apelem takim, żeby zrobił z Polską porządek, dlatego że poziom ochrony praw człowieka w Polsce urąga wszelkim standardom. No to jemu nie trzeba było 2 razy tego powtarzać, on sam wie, co ma robić, prawda? Ale to oznaczało, że zmieniają się akcenty. Już nie walczymy w Polsce o demokrację, to znaczy walczymy nadal, a jakże, ale przede wszystkim walczymy o praworządność. No i w związku z tym musiały zajść przetasowania tam wśród tych płomiennych obrońców demokracji i praworządności. No bo państwo, dopóki walczymy o demokrację,
to na tym chorążym szermierzem demokracji może być nawet pan Mateusz Kijowski. No co tam komu szkodzi? Ale jak walczymy o praworządność? Już nie. Bo jakby to wyglądało, gdyby chorążym, który wywija na oczach całej Europy sztandarem praworządności, był złodziej, malwersant i alimenciarz. No, to nawet dla Franciszka Timmermansa, który ma skórę grubą jak hipopotam, to jednak by było za wiele. No więc trzeba go było wycofać do tyłu, do tylnych szeregów. W ogóle on tam się załamał, nawet tam emigrację zapowiadał z Polski, że się wyniesie tam jakieś zbiórki na niego. Tam przeprowadzano, żeby tylko nie wyjeżdżał, bo nasz nie osierocił, prawda, co my bez niego zrobimy tutaj i tak dalej. No i, a jak nie pan Mateusz Kijowski na czele, to kto? No sędziowie. Jak walczymy o praworządność, no to kwiat jurysprudencji, sędziowie. No i odbyły się dwa kongresy sędziów polskich, bardzo dziwne, bo nie było żadnych wyborów delegatów na te kongresy. Z tego wynika, że przyjeżdżał kto chciał, albo kto musiał. A jeżeli przyjeżdżał ten, kto musiał, no to się rodzi podejrzenie, że w tych kongresach uczestniczyli konfidenci tajnych służb, którzy są sędziami. O, w każdym z tych kongresów wzięło udział około 1000 sędziów, 10% mniej więcej ogółu. To bardzo dużo. 10% konfidentów, to można ręcznie sterować całym wymiarem sprawiedliwości. Stare kiejkuty mogą... A były to... Dlaczego mówię o tym podejrzeniu? Dlatego, że stare kiejkuty werbowały agenturę do czasu swojego rozwiązania we wrześniu 2006 roku, więc miały 16 lat już w wolnej Polsce na werbunek agentury. I stare kiejkuty zostały rozwiązane, ale agentura przecież nie wyparowała, została. I ci ludzie doskonale wiedzą, komu zawdzięczają swoją pozycję społeczną, materialną, możliwość, że tak powiem, kontynuacji w następnych generacjach. I są lojalni, dyspozycyjni i tak dalej. No i jeszcze druga poszlaka, że już Urząd Ochrony Państwa przeprowadził w latach 90. operację Temida, polegającą na werbunku agentury wśród sędziów. To wyszło na jaw przypadkowo, bo podczas procesu takiego pana Andrzeja Hurasa. On był prezesem Sądu Okręgowego w Katowicach. Został oskarżony o korupcję, no i, ale po 10-letnim procesie został oczyszczony z tego zarzutu korupcyjnego i wystąpił przeciwko Skarbowi Państwa o odszkodowanie. I proces ten o odszkodowanie toczył się w Warszawie. Prowadził go taki sędzia Lipiński. Sędzia Lipiński przysądził temu panu Hurasowi 500 000 złotych odszkodowania, a przy okazji w ustnej motywacji wyroku tam powiedział, że ten 10-letni proces przeciwko temu Andrzejowi Hurasowi toczył się nie tylko bez żadnych dowodów, ale nawet wbrew nim. Państwo rozumiecie? Nawet wbrew nim, to musimy postawić sobie pytanie, to w takim razie jakie dyspozycje dostał sędzia prowadzący przez 10 lat ten proces na początku procesu, a jakie na końcu i od kogo? Bo tu przypadków być nie może. Tu już przypadku być nie może. No i druga rzecz, o której poinformował sędzia Lipiński, że zwrócił się do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, no nie bez powodu, o udostępnienie dokumentacji operacji Temida i spotkał się z kategoryczną odmową. Z kategoryczną odmową, to nadal jest już tajemnica państwowa. No to jeszcze jest jedna rzecz, która wyjaśnia, rzuca pewien snop światła dla to, dlaczego Niemcy tak się interesują sprawą praworządności w Polsce. Otóż w latach 80. NRD-owska Stasi
dostała od sowieciarzy wolną rękę na werbunek agentury w Polsce. No i skwapliwie z tego korzystała. To nam trochę tu rozjaśnia przyczyny, dlaczego tak nasza złota pani się interesuje praworządnością w Polsce. Bo aktywa Stasi zostały przejęte przez niemiecką BND, łącznie z agenturą. Łącznie z agenturą. Więc to jest narzędzie tutaj ręcznego sterowania i wpływu niemieckiego na terenie Polski. No i mamy teraz, nasza złota pani w poniedziałek przyjeżdża, prawda, żeby kryzys ten koalicyjny w Niemczech został przezwyciężony. Nasza złota pani przyjeżdża, żeby się na miejscu zorientować osobiście w sytuacji, bo to nie wiadomo, czy obywatele SB to nie przesadzają trochę tam, jakieś nie koloryzują w tych meldunkach. No i jak się zorientuje w sytuacji, to na pewno podejmie jakieś decyzje, co tu z nami zrobić dalej, prawda? Bo tym bardziej, że po 6 lipca ubiegłego roku w Berlinie mogło się zapalić światełko alarmowe. Kiedy 6 lipca ubiegłego roku przyjechał do Warszawy prezydent Trump i przyjechał na forum państw Trójmorza, żeby i powiedział na konferencji prasowej, że projekt Trójmorza bardzo mu się podoba i że Stany Zjednoczone będą go wspierały. I to mogło zapalić dzwonek alarmowy uruchomić w Berlinie. Dlaczego? Dlatego, że ewentualna realizacja projektu Trójmorza zagraża 3 ważnym interesom niemieckim. Po pierwsze, podważa niemiecką hegemonię w Europie. Po drugie, blokuje projekt budowy 4 Rzeszy, w który Niemcy tyle już zainwestowały. I po trzecie, daje szansę państwom środkowej Europy zrzucenia z siebie więzów, jakie nałożył na nich niemiecki projekt Mitteleuropa z 1915 roku. O co chodzi z tym projektem Trójmorza? Jeszcze raz musimy wrócić do drugiej połowy lat 80., kiedy została ogłoszona po tym, znaczy kiedy pojawiła się ta wiarygodna zapowiedź ewakuacji Imperium Sowieckiego ze środkowej Europy po spotkaniu w Reykjaviku w 86 roku. To kraje Europy Środkowej, nauczone doświadczeniem kruchości porządku wersalskiego z 1919 roku, postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce i stworzyć taki system reasekuracji niepodległości państw środkowoeuropejskich. I w tym celu w 1989 roku w Budapeszcie spotkały się 4 państwa, Włochy, Jugosławia, Austria i Węgry, i podpisały porozumienie o współpracy politycznej, zwane potocznie od 4 sygnatariuszy Quadragonale. Do tego porozumienia prawie natychmiast przyłączyła się Czechosłowacja jeszcze przed aksamitnym rozwodem, jako 5 sygnatariusz, stąd Pentagonale, i sygnatariusz 6 Polska, stąd Heksagonale. Na co liczyli sygnatariusze Heksagonale? Ano, że Rosja znowu pogrążać się zaczyna w zapaści. W związku z tym nie będzie w stanie storpedować tego. Wycofuje się ze środkowej Europy, więc nie będzie w stanie storpedować tego porozumienia. Niemcy wprawdzie się nie pogrążają w żadnej zapaści, przeciwnie, szykują się do wchłonięcia sowieckiej strefy okupacyjnej, czyli NRD. Ale Niemcy z kolei są skrępowane powiązaniami rozmaitymi w ramach wspólnot europejskich, więc ze względu na te powiązania być może też nie będą w stanie storpedować tej inicjatywy. W związku z tym trzeba wykorzystać sprzyjający moment dziejowy, stworzyć fakty dokonane, a potem ich bronić. No i jeśli chodzi o Rosję, to te rachuby się sprawdziły. Natomiast całkowicie zawiodły, jeśli chodzi o Niemcy. Niemcy, kiedy odzyskały swobodę ruchów w Europie, a to nastąpiło po 12 września 1990 roku, kiedy to w Moskwie został podpisany traktat 2+4. Ten traktat 2+4 likwidował okupację Niemiec, bo Niemcy do 90 roku były formalnie okupowane jako konsekwencja II wojny.
I ten traktat znosił okupację Niemiec, otwierając drogę do zjednoczenia, które nastąpiło miesiąc później. I Niemcy, kiedy tylko odzyskały swobodę ruchu w Europie, natychmiast przystąpiły do wysadzania w powietrze heksagonale. No i wysadziły je w taki sposób, że rząd niemiecki zachęcił dwie republiki jugosłowiańskie, Słowenię i Chorwację, do proklamowania niepodległości. Co prawie natychmiast wtrąciło Jugosławię, która miała być bałkańskim filarem heksagonale, w otchłań krwawej wojny domowej. A pozostali sygnatariusze, widząc, czym grozi politykowanie za niemieckimi plecami, natychmiast się od tego zdystansowali. Nie. No i od tego momentu próżnię polityczną w Europie Środkowej powstało w wyniku ewakuacji Imperium Sowieckiego, wypełniają Niemcy, rozszerzając na wschód Unię Europejską, której są politycznym kierownikiem. I 1 maja 2004 roku ta polityka niemiecka jest uwieńczona pełnym sukcesem. 8 państw środkowoeuropejskich zostaje przyłączonych do Unii Europejskiej, dzięki czemu Niemcy stwarzają polityczne warunki dla realizacji projektu Mitteleuropa z 1915 roku. Co on tam oznaczał? Otóż on dotyczył organizacji Europy Środkowo-Wschodniej po ostatecznym zwycięstwie niemieckim i przewidywał utworzenie na tym obszarze państw pozornie niepodległych, ale de facto niemieckich protektoratów, o gospodarkach niekonkurencyjnych, tylko peryferyjnych i uzupełniających gospodarkę niemiecką. I ten projekt jest realizowany. No i teraz przylatuje do Warszawy Trump i powiada, że będzie popierać, Stany Zjednoczone będą popierały projekt Trójmorza. Jaka była wada? Projekt Trójmorza to jest nic innego, tylko heksagonale uzupełnione i poprawione. Jaka była wada tego pierwszego heksagonale? Że nie miały żadnego silnego lidera. No i Niemcy bez trudu rozgoniły to towarzystwo. Ze Stanami Zjednoczonymi jako protektorem, a to by było znacznie trudniejsze, zwłaszcza, że wojsko amerykańskie jeszcze jest w Niemczech. Być może taka próba by nawet nie została podjęta. W związku z tym Niemcy zrobią wszystko, żeby ten projekt storpedować, bo on, mówię, zagraża trzem ważnym interesom niemieckim. A najprostszym sposobem storpedowania tego projektu jest doprowadzenie do przesilenia politycznego w Polsce, w wyniku którego nastąpiłaby zmiana władzy na taką, która Polskę z projektu Trójmorza wycofa. A bez Polski ten projekt nie ma racji bytu, nie ma sensu. No i to jest najprostsze, bo przecież nie będą wojny z Ameryką wstrzymały z tego powodu, kiedy tu jest znacznie prostsze i tańsze i bezpieczniejsze wyjście z sytuacji. No i dlatego mamy wojnę polityczną w Polsce i dlatego, ponieważ polityka historyczna niemiecka i żydowska są akurat w tej chwili skoordynowane, no to mamy również wojnę żydowską. I dobrze jest wiedzieć, dlaczego to mamy. To nie dlatego, że jesteśmy antysemitnikami jakimiś. Nawet nie dlatego, że Żydzi Polski Polaków nie lubią. Być może są tacy, którzy tam mają jakiś emocjonalny stosunek do tego, ale większość nie ma. Chodzi o to, że jest interes do zrobienia, ale ten interes ma taką specyfikę, że trzeba narodowi polskiemu przyprawić odrażający wizerunek narodu morderców. No i to się robi. I Polska, to jest oczywiście nieprzyjemne, ale to nawet nie jest niebezpieczne. Niebezpieczne to jest to, co się stało w Stanach Zjednoczonych. 12 grudnia ubiegłego roku Senat amerykański przez aklamację przyjął ustawę numer 447, która zobowiązywała sekretarza stanu
do tego, żeby współpracując z organizacjami pozarządowymi, nie wymienionymi z nazwy, ale to wiadomo, że chodzi o żydowskie organizacje przemysłu Holokaustu na terenie Stanów Zjednoczonych, współpracując z tymi organizacjami, monitorował, czy kraje środkowej Europy, które podpisały deklarację w Terezinie w 2009 roku w czerwcu, czy realizują żydowskie roszczenia, żeby dwa razy do roku składał kongresowi sprawozdanie w tej sprawie, sekretarz stanu. Oto musi mieć instrumenty do monitorowania i do podkręcania tych, no słuchajcie, wiecie, tu opieszale, tu tego, żywo, tu realizować, prawda, płacić i tak dalej. To znaczy, że musi mieć też jakieś środki nacisku w postaci możliwości sankcji, to, no, takich na przykład jak to w przypadku Szwajcarii, kiedy pojawiła się w 90-tych latach sprawa martwych kont w bankach szwajcarskich. Rząd szwajcarski nie chciał tych martwych kont ujawnić, ale to wtedy Stany Zjednoczone zagroziły, że jeśli tak, to Stany Zjednoczone zamrożą na terenie Ameryki wszystkie aktywa szwajcarskie i na terenie krajów sojuszniczych. No i rząd szwajcarski się ugiął przed tą groźbą i otworzył martwe konta, ujawnił i tyle. No więc to Polska jeszcze bardziej jest podatna na takie naciski. No i jak się to stało 12 grudnia, to grupa działaczy Polonii Amerykańskiej podjęła desperacką próbę lobbingu. Już na, nie w Senacie, bo tam już klamka zapadła, tylko w Izbie Reprezentantów. I 11 marca był zjazd działaczy Polonii Amerykańskiej w Waszyngtonie. Z różnych stanów tam przyjechali. I 12 marca, już po wypracowaniu stanowiska, odwiedzili ponad 300 biur na Kapitolu tych kongresmenów. A niezależnie od, przedstawiając im polskie stanowisko i tak dalej, przeprowadzając rozmowy, tam w kilkudziesięciu przypadkach przeprowadzili rozmowy tam z tymi, a niezależnie od tego taką akcję pisania listów. Obywatele amerykańscy polskiego pochodzenia piszą listy do swoich kongresmenów w tej sprawie, żeby zablokowali tę ustawę, która w Izbie Reprezentantów ma numer 1226. Ta ustawa stwarza dla Polski i dla narodu polskiego realne niebezpieczeństwo. Dlatego, że no, naciski to raz, a po drugie najgroźniejszy jest punkt trzeci tej ustawy. On stanowi, że przychody z własności bezdziedzicznej, bo takiego terminu używa tam ta ustawa, mają być przeznaczone na wspieranie ocalałych z Holokaustu, finansowanie edukacji o Holokauście i na inne cele. Co z tego wynika? Ano wynika z tego ni mniej, ni więcej, tylko że ta własność bezdziedziczna na terenie Polski musi być wyodrębniona. Choćby po to, żeby wiedzieć, jakie przychody przynosi, bo jak tego nie zrobimy, to przecież nie będziemy wiedzieli, jakie są przychody. Więc musi zostać wyodrębniona, a jak zostanie wyodrębniona, to musi być komuś przekazana w zarząd. I to nie jakiemuś polskiemu gremiu, tylko żydowskiemu. Choćby po to, żeby ten zarządca rozdzielał te przychody zgodnie z dyspozycją punktu trzeciego ustawy, numer 1226. To oznacza, że na terenie Polski środowisko żydowskie zostanie wyposażone w majątek wartości co najmniej 65 miliardów dolarów, a być może nawet ponad 300 miliardów, bo z takim, taka kwota się pojawiła w liście, jaki organizacja restytucji mienia żydowskiego z Nowego Jorku przysłała do Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie w związku z pracami nad ustawą reprywatyzacyjną. To składniki mienia takie wyliczyli, że wyszedł im 1 bln złotych. No to 1 bln złotych według aktualnego kursu to jest ponad 300 miliardów dolarów. Ale powiedzmy, że nie 300, tylko te 65, pierwotna kwota, którą potwierdził były ambasador Izraela w Warszawie, pan dr Szewar Weiss.
ktoś, kto środowisko, które na terenie Polski dysponowałoby majątkiem takiej wartości, z dnia na dzień zyskałoby dominującą pozycję ekonomiczną. 165 miliardów dolarów to jest 70% polskiego budżetu. Zyskałoby z dnia na dzień dominującą pozycję ekonomiczną, która by się natychmiast przełożyła na dominującą pozycję społeczną i polityczną. Mielibyśmy jerozolimską szlachtę. Dlatego mówię, że to jest ustawa niebezpieczna nie tylko dla państwa polskiego, ale i dla narodu polskiego, dlatego że we własnym kraju zostałby zepchnięty i to na trwale do roli narodu drugiej kategorii. Bardzo trudno by było to, nie wiem, czy 100 lat by wystarczyło, a po 100 latach to byśmy się przyzwyczaili. To byśmy się przyzwyczaili po prostu. Że inaczej być nie może. I charakterystyczne jest to, że rząd polski i prezydent Duda, i rząd, i naczelnik państwa w tej sprawie zachowują zagadkowe milczenie. To tylko Polonia amerykańska. No i tutaj tacy publicyści jak ja o tym w ogóle wspominają. A rząd milczy. Więc to jest bardzo niebezpieczne, dlatego że jeżeli polski rząd sprawia wrażenie, jakby go ta sprawa nie obchodziła, no to dlaczego prezydent Trump ma się na przykład tym martwić, prawda? Wyobraźmy sobie, że i Polonia by nie zrobiła nic w tej sprawie. No to ta ustawa by już dawno została uchwalona i podpisana przez prezydenta Trumpa i już byśmy mieli to na głowie. To tylko akcji Polonii amerykańskiej możemy zawdzięczać, nie wiadomo czy skutecznie, bo to nie wiadomo, bo środowiska żydowskie prowadzą lobbying przeciwko. I ta wojna żydowska, którą mamy, to jest właśnie w tym celu. To jest właśnie, żeby zneutralizować ten lobbying. To jest wojna o tę ustawę na terenie Stanów Zjednoczonych. Dlatego mówię, że wypadki zachodzące w Polsce w pełnym świetle możemy dopiero ocenić na tle polityki światowej. Dziękuję bardzo, żeście mnie państwo cierpliwie wysłuchali. Zadawania pytań, to może 5 minut przerwy. Tam jest gorąca herbata, kawa, bo niektórzy z państwa pewnie już trochę zmarzli. Pan doktor też, pan redaktor też się napije czegoś ciepłego. Ja prosiłabym o jakieś wsparcie finansowe naszej działalności, ponieważ ta działalność nie jest dotowana i zapewne nie będzie, bo żeśmy wczoraj doszli w Wałbrzychu, że to spotkanie może być trochę nielegalne, ale... Proszę państwa, na takie obawy proponuję jedno wyjście z sytuacji, że przyjmijmy przez głosowanie, że nasze spotkanie jest legalne. Przez głosowanie ustalamy, że mamy zielone światło. Bo mówimy tu bardzo niepoprawne politycznie. Nie, to te treści są politycznie, są jak najbardziej poprawne, tylko są, że tak powiem, niezgodne z zatwierdzoną linią, ale to ja się nie akomoduję do zatwierdzonej linii, ponieważ nie uznaję władzy Gazety Wyborczej, jurysdykcji Gazety Wyborczej ani w tej, ani w żadnej innej sprawie. No i słusznie. Także proszę się napić czegoś ciepłego, a za 5 minut pan redaktor, proszę powiedzieć, od jakiego czasu pana nie ma w telewizorze takim ogólnym? To znaczy w rządowej telewizji to już chyba półtora roku albo i dłużej, ale tam się raz pojawiłem po 15 latach nieobecności, bo specjalnie tam nie narzekam. Natomiast częściej do telewizji Republika bywam zapraszany. No i raz w tygodniu w telewizji Trwam mam felieton, no to tam na wariackich papierach ojciec Rydzyk mnie trzyma. Tak przypuszczam, bo ja tam muszę powiedzieć tak, że nigdy się nie zdarzyło, żeby mi sugerowali
podjęcie jakiegoś tematu albo odradzali podjęcie jakiegoś tematu. Nigdy. Więc ja tematy sam tam podejmuję decyzję, jaki temat poruszę i w jakim ujęciu to zrobię. I nigdy nie miałem żadnych uwag, ani też zdjęcia felietonu z tego. Więc muszę powiedzieć, że tu jak do kogoś mają zaufanie, to już tam mu ufają, prawda? Nawet jak na wariackich papierach. O, to mnie to odpowiada, bo ja to lubię. Uważam, że moim pracodawcą są czytelnicy, słuchacze, widzowie i ja przed nimi odpowiadam. Oni mi płacą i ja przed nimi odpowiadam. Dobrze, panie redaktorze, ja mam pierwsze pytanie, ponieważ kwestii, bo pomyślałam sobie, że pan redaktor mógłby taki podręcznik, czy ja wiem, no jakiś taką instrukcję jakąś napisać, kogo mamy jeszcze przeprosić jako państwo. Do jakich czasów sięgnąć, na przykład, nie wiem, czy Krzyżaków za Grunwald, czy może jeszcze wcześniej, nie wiem, potomków Kartagińczyków, Hannibala za zniszczenie Kartaginy przez Rzym. Wie pani, ja uważam, że tak już mówiąc serio, bo to pani sugestia jest ironiczna, ale mówiąc serio, uważam, że państwa nie powinny stosować żadnych przeprosin. Jeżeli państwo się poczuwa do tego, że zrobiło coś, czego nie powinno robić, no to zawsze wiadomo, kto taką decyzję w imieniu państwa podjął. No to trzeba takiego człowieka ukarać. Jeżeli to było przestępstwo ścigane według prawa tego państwa i tyle, i nikogo nie przepraszać, to ja w ogóle nie rozumiem tego, co to znaczy przepraszać, co państwo przeprasza i co z tego ma niby wynikać, prawda? Bo jeżeli była zbrodnia, to powinna być kara i na tym się skończyć. Ktoś, kto się tego dopuścił, to powinien ponieść odpowiedzialność i żadnych tu wersalskich takich cegieli nie urządzać. Także nie, tak. Nikogo, tak, nikogo nie przepraszamy, natomiast jeżeli jakiś Polak, obywatel polski zrobił coś złego, no to trzeba go pociągnąć do odpowiedzialności, o ile oczywiście ten czyn nie uległ przedawnieniu zgodnie z prawem polskim i tyle. Natomiast tu się mnożą, momencik, jeszcze tylko dopowiem, jeśli pani pozwoli, państwo pozwolicie, w sprawie tej ustawy amerykańskiej i tutaj jeden wątek taki poruszę, bo to nie tylko dla nas, nie tylko dla Polski taka ustawa mogłaby się okazać niebezpieczna, również dla Stanów Zjednoczonych, na co zwrócili uwagę w rozmowach z kongresmenami, właśnie ci działacze Polonii Amerykańskiej. Ja tę sprawę trochę znam, bo między innymi jednego tam informowałem o tym. Otóż ze względu na precedens Black Hills, o co chodzi? W czasie wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych Indianie z grupy Lakota, to znaczy Siuksowie, Cheyenneowie, Wrony i jeszcze tam pomniejsze grupy wznieciły powstanie na terenie stanów Południowa Dakota i Północna Dakota, Montana, Wyoming, na terenie tych stanów. To mniej więcej około 5% terytorium amerykańskiego obejmuje ten obszar. No i ponieważ rząd był zajęty wojną secesyjną, to nie miał ani głowy, ani środków, ani wojska do tego, żeby tam jeszcze tych Indian pacyfikować. No i żeby jakoś ich jednak spacyfikować, to podpisał z nimi traktat Fort Laramie. Na podstawie tego traktatu to terytorium miało być oddane w wieczne władanie Indianom. Biali ludzie nie mieli się tam osiedlać. No i to traktat został podpisany, te walki tam się zakończyły, to powstanie się uspokoiło, ale wojna secesyjna się skończyła i pojawiła się, gruchnęła pogłoska, że na tym
terenie jest złoto. I generał Custer taką półprywatną, półnieprywatną ekspedycję tam podjął, bo on tam trochę prywatnie, ale wojsko było państwowe. Kawaleria była państwowa, oddział kawalerii państwowy. I tam wyruszył na ten obszar. Nie wiem, czy państwo oglądaliście taki film amerykański, był Mały Wielki Człowiek. To właśnie o tym jest. To właśnie o tym, tam o bitwie pod Little Big Horn. Indianie oczywiście, jak wojsko weszło na ten obszar, na który miało nie wchodzić, to Indianie oczywiście natychmiast stawili opór. A ponieważ jeszcze byli nie rozbici, tylko w dużej sile, no to te ekspedycje po prostu zmasakrowali. Generał Custer zginął w tej bitwie pod Little Big Horn i ten oddział właściwie został wybity cały. Prawie cały. Prawie nikt nie ocalał. No i w związku z tym rząd przedsięwziął następną ekspedycję, generał Mackenzie. I ten już miał karabiny maszynowe i armaty. No i tych Indian zdziesiątkował, dosłownie tam ich zmasakrował. Także nawet już do tego stopnia, że z nikim już żadnych układów nikt nie podpisywał. W związku z tym wszyscy zapomnieli, że tam był podpisany ten traktat w Fort Laramie. I on niby nadal obowiązuje. I gdyby ta ustawa została uchwalona, to sądy amerykańskie mogłyby zostać zalane pozwami nie polskimi, tylko indiańskimi. No, a to tam z tymi sądami w Ameryce to nigdy nic nie wiadomo, więc to jeszcze i taka jest tutaj ewentualność. No i to, jak się lobbuje, to trzeba dobrze znać, że tak powiem, uwarunkowania w tym kraju, w którym się lobbuje. Więc o takie to właśnie ten precedens Black Hills. Dziękujemy. Kto z państwa? Pierwsze pytanie. Pan, proszę bardzo. Panie redaktorze, mam takie pytanie. Odnośnie tej ustawy 1226. Jak ona się ma w stosunku do ustawy właśnie umowy indemnizacyjnej? Przecież wiemy, że ona obowiązuje nas 60 roku i Amerykanie zobowiązali się wówczas do pozostałego po prostu rewanżyzmu, jakby, czyli zwrotu cokolwiek będzie w przyszłości po prostu od strony żydowskiej. Nie. 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 Ta podpisana z 15 państwami plus Ameryką. Proszę pana, to prawda, tak. Ja nawet drukowałem tę tekst umowy indemnizacyjnej ze Stanami Zjednoczonymi na swojej stronie, bo była taka historia, że ona podobno zaginęła, ale dzięki staraniom wiceprezydenta Krakowa, pana Stanisława Żółtka, który wysłał urzędników krakowskiego magistratu do Ministerstwa Finansów i oni tam w archiwum spędzili chyba 3 miesiące, bo to archiwum to bardziej przypominało wysypisko śmieci niż archiwum, ale znaleźli tę umowę. Okazało się, że nie zginęła, tylko tam się zawieruszyła, bo tak się to nazywa. No i dzięki temu ja mogłem ją wydrukować, także jest dostępna na mojej stronie. O co chodzi? To ta umowa indemnizacyjna ze Stanami Zjednoczonymi wyglądała tak, że Polska dostała od Stanów Zjednoczonych 2 pożyczki zbożowe na zakup zboża, ale nie wykorzystała pełnego limitu kredytu, tylko 40 milionów dolarów z tego kredytu przeznaczyła dla rządu Stanów Zjednoczonych. W zamian za to rząd Stanów Zjednoczonych przejął na siebie obowiązek wypłacenia odszkodowań obywatelom amerykańskim, których mienie zostało w Polsce znacjonalizowane. To nie jest to samo. Żydzi przecież, którzy zostali tutaj wybici przez Niemców, to nie byli obywatele amerykańscy. Może któryś jakiś był, ale raczej chyba nie. To byli obywatele polscy. W związku z tym ta umowa indemnizacyjna nie dotyczy tej sprawy.
Ona, owszem, jest i tak dalej. Strona żydowska to, no, ale to prawda jest, że nie dotyczy tej sprawy. Ci Żydzi nie byli obywatelami amerykańskimi, a ta umowa dotyczy mienia obywateli amerykańskich, których tutaj trochę było i tu mieli różne przedsiębiorstwa i tak dalej. I potem po wojnie bolszewicy to znacjonalizowali. I tego dotyczy ta umowa. A jeśli chodzi o to mienie, o którym mówimy, bezspadkowe, to żeby była jasność, to jest mienie, do którego nie pretendują żadni legalni spadkobiercy, bo ich nie ma. I zgodnie z zasadą, jaka obowiązuje, z zasadami, jakie obowiązują i w Polsce, i w Stanach Zjednoczonych, bo ta zasada wynika jeszcze ze starożytnego prawa rzymskiego, która została recypowana przez wszystkie państwa cywilizowane, że majątek po człowieku, który nie pozostawił ani testamentu, ani spadkobierców ustawowych, dziedziczy państwo, którego ten człowiek był obywatelem. Kropka. I tak jest w Stanach, tak jest w Polsce, tak jest w innych krajach. Naciski na polskie władze idą w tym kierunku, żeby Polska odstąpiła od tej zasady na rzecz zasady plemiennej, trybalistycznej, według której do majątku pozostałego po jakimś Żydzie mają bliżej nieokreślone prawa wszyscy inni Żydzi. No to, krótko mówiąc, naciski idą, i to jest niemoralne ze strony tych polityków amerykańskich, którzy to forsują, bo oni przecież są członkami legislatury amerykańskiej, więc mogliby u siebie tę zasadę wprowadzić, tylko nie wprowadzają, właśnie między innymi na precedens Black Hills i tak dalej. A chcą, żebyśmy my to zrobili. Więc nie ma na to zgody i nie może być, bo to nie ma ani prawnych, ani moralnych żadnych uzasadnień do tego. Tu jeszcze by tego brakowało, żeby Polska płaciła za niemieckie zbrodnie. No to każdy by tak chciał, znaczy Niemcy by tak chcieli, Żydzi może by tak chcieli, ale to nie jest żaden powód. Bo mienie, które jest spadkowe, że tak powiem, to znaczy do którego pretendują legalni spadkobiercy, jest przekazywane na własność bez żadnych dodatkowych regulacji z polskiej strony. Podam przykład takiej sytuacji, no bardzo taki spektakularny. Ron Bałamut, obywatel amerykański, który wystąpił do sądu w Polsce o stwierdzenie nabycia spadku w postaci domu w Wadowicach, w którym urodził się Karol Wojtyła. On był spadkobiercą i no, w normalnym postępowaniu sądowym uzyskał tytuł własności jako spadkobierca. Potem sprzedał ten dom panu Ryszardowi Krausemu, chyba za 3 miliony dolarów, a pan Krause podarował ten dom archidiecezji krakowskiej na Muzeum Jana Pawła II. I teraz jest tam Muzeum Jana Pawła II. Ale to właśnie taka jest historia tego domu. Więc przykład Rona Bałamuta pokazuje, że jeżeli ktoś ma uprawnienia wynikające z prawa polskiego, to odzyskuje własność bez żadnych dodatkowych regulacji z polskiej strony. Natomiast tu nie chodzi o zwrot własności uprawnionym spadkobiercom, żeby była jasność. Dlatego nasze stanowisko jest i moralnie, i prawnie uzasadnione. To nieustępliwe stanowisko. Nie powinniśmy się na to godzić i nie powinniśmy ulegać żadnym perswazjom, bo te perswazje są po prostu podyktowane albo niewiedzą, albo złą wolą. Więc ani w jednym, ani w drugim przypadku nie ma co im ulegać. Proszę bardzo. Proszę pana. Jesteśmy świeżo po wizycie nowego szefa MSZ Niemiec i można było się dowiedzieć, że na spotkaniu z prezydentem Dudą on taką złożył brzemienną skutki ofertę, żeby wznowić działanie Trójkąta Weimarskiego, czyli no, porozumienia między Polską, Niemcami a Francją. I czy to nie jest jakby, czy jakby Niemcy nie zorientowali się, że
próby wysadzenia w powietrze tego Trójmorza im się konwencjonalnymi metodami nie powiodą? Czy może nie próbują od tej strony nas podejść? I czy też drugie pytanie, czy w związku... To może najpierw odpowiem na to, a potem mi pan postawi drugie. Bardzo, jeśli bym mógł, bo to ważne. I czy teraz, czy dobrze by było dla nas, dla Polski skorzystać z tego, bo jeśli no, Amerykanie szykują tą ustawę, o której była mowa przed chwilą, to czy dla nas nie byłoby dobrze trochę lawirować, trochę skorzystać też z tego, że w Stanach Zjednoczonych jest małe zamieszanie? Proszę pana, ja bym tego nie wiązał jednego z drugim, bo trzeba kontynuować lobbying w sprawie tej ustawy amerykańskiej, zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby do tego nie dopuścić, a niezależnie od tego, jeżeli przyjeżdża do Polski niemiecki minister spraw zagranicznych, nowego rządu, który to tam, a proszę usiąść łaskawie, to i proponuje nam, żebyśmy tu nawiązali stosunki w ramach Trójkąta Weimarskiego, to ja bym powiedział, ekscelencjo, z największą przyjemnością, ale nie możemy tego zrobić w sytuacji, kiedy wy prowadzicie wobec Polski dywersję na terenie Unii Europejskiej. Dopóki nie zaprzestaniecie tej dywersji, to żadnych tutaj nie będzie umizgów. Słowicze dźwięki w mężczyzny głosie, a w sercu lisie zamiary. Wie pan, nie można na to iść. No i tyle. I odbiłbym piłeczkę. Kiedy, pan ekscelencjo, kiedy Niemcy odwołają rozkazy wydane owczarkom niemieckim w Unii Europejskiej? No i jak by powiedział, nie odwołamy tych rozwiązań, no to widzi pan, to sam pan sobie odpowiedział na tę ofertę. Nie możemy jej przyjąć na takich warunkach. Natomiast jeżeli odwołacie rozkazy, jeżeli Unia Europejska odwoła całą procedurę badania stanu demokracji i praworządności w Polsce, jeżeli wyda rozkazy tutaj, żeby obywatele SB i inni Volksdeutsche zaprzestali tutaj robienia zamętu w Polsce, to wtedy możemy rozmawiać. Czemu nie? My się możemy przyjaźnić ze wszystkimi, ale nie na tej zasadzie, że ktoś nam robi koło pióra, a my udajemy, że nie zauważamy tego. Proszę bardzo. Właśnie z tą całą kwestią wokół ustawy w Stanach. Jak wygląda w ogóle kwestia konsolidacji tego środowiska polskiego? Źle. Źle wygląda i to... Nie, nie, wie pan, ja bywałem dosyć często w Stanach Zjednoczonych i trochę znam sytuację dzięki temu. Trochę, no nie tam wszystko, ale trochę. Bo i rozmawiałem z różnymi, w różnych środowiskach i nawet z panem Spulą, prezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej, który notabene w tej sprawie zachował się wyjątkowo źle. Wyjątkowo źle, bo początkowo się przyłączył do tego lobbingu, ale potem nie tylko się odłączył, ale nawet próbował takiej dywersji, że to nie trzeba tutaj tego występować przeciwko tej ustawie, tylko żeby Polska została wyłączona z tej ustawy. I mało tego, bo tam nie wszyscy Polacy w Ameryce orientują się w szczegółach i podawał, znaczy nie on akurat, tylko inny tam jego taki współpracownik, podawał taki no, fałszywą informację, że Polska nie podpisała deklaracji terezińskiej. Otóż to jest nieprawda. Władysław Bartoszewski podpisał ją. Stanąc na czele delegacji polskiej, podpisał tę deklarację terezińską. Ona notabene nie jest wiążąca prawnie, więc to tam strasznej tragedii nie ma, ale podnoszenie argumentu, jakoby Polska nie podpisała, po prostu ktoś, kto by poszedł do kongresu i zacząłby takie opowiadać, to by został wyśmiany. Pokazaliby mu dokument i powiedział, panie, no od kiedy pan ma te objawy, prawda? No i tyle. I by to było śmieszne. Dlatego mówię, że to jest już dywersja. To już jest dywersja. Chodziło o to, żeby tego nie robić. No nie wiem, czy to sam pan Spula coś takie wpadł na ten pomysł, czy mu podsunął
polski wiceminister spraw zagranicznych, który był akurat wtedy w Stanach, bo on zmienił stanowisko po tej wizycie. A czy tak się to stało w czasie, taka zbieżność, więc nie wiem, czy to on tam go namówił, czy coś, ale zbieżność w czasie jest oczywista. Więc tu mówię, najbardziej zagadkowe to jest, a jeśli chodzi o zdolność konsolidacji politycznej Polonii amerykańskiej, jest ona niewielka. Jest ona niewielka. No dotychczas Polonia amerykańska, to znaczy jeszcze kiedy prezesem Kongresu Polonii amerykańskiej był Edward Moskal, to on udowodnił w drugiej połowie lat 90., chyba w 96 czy 7 roku, już nie pamiętam. Chodziło o to, jak Polska się starała o przyjęcie do NATO. I w kongresie nie była taka opinia jednoznaczna, że tu wszyscy są zachwyceni taką możliwością, bo tam były rozmaite też lobbingi. I Edward Moskal pod petycją do kongresu w sprawie przyjęcia Polski do NATO zebrał 9 milionów podpisów obywateli amerykańskich polskiego pochodzenia, bo tam ich jest więcej, ale 9 milionów. 9 milionów głosów nikt w Ameryce zlekceważyć nie może. To jest siła potężna. Żydzi tyle nie mają. I co się stało? Edward Moskal udowodnił w ten sposób, że przynajmniej wokół jednej sprawy można Polonię politycznie zintegrować. I to pokazał tę siłę. I co się stało wtedy? Natychmiast się rozpoczęła operacja dyskredytowania Edwarda Moskala na terenie amerykańskim jako antysemity, inspirowana z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. Doprowadziło to do tego, że Moskal przestał być przyjmowany w Białym Domu, co za poprzedniego prezesa KPA Alojzego Mazewskiego było po prostu nie do pomyślenia. Nie do pomyślenia. Dlaczego? To pozornie to zdumiewające jest, bo przecież w interesie Polski jak najbardziej leży państwowym, żeby Polska miała lobby takie polityczne właśnie, dzięki któremu mogłaby wpływać na politykę amerykańską w sposób korzystny dla państwa naszego. A tu nie. Ale ja sobie odpowiedziałem na to pytanie. No tak, wtedy kierownikiem MSZ-u był Bronisław Geremek. No to odpowiedziałem sobie na pytanie, no pewnie po co polskie lobby w Stanach Zjednoczonych, jak jest żydowskie, zwłaszcza w sytuacji kolizji interesów, bo wtedy się już żydowskie roszczenia wobec Polski pojawiły. No ale to tak daleko nie zajedziemy w ten sposób. I dlatego powiadam, zagadkowe milczenie polskich władz w tej sprawie budzi najwyższe zaniepokojenie. Bo pan prezydent Duda był w Nowym Jorku i rozmawiał, dwie godziny prawie rozmawiał w konsulacie generalnym Rzeczypospolitej w Nowym Jorku, rozmawiał przez prawie dwie godziny z przedstawicielami żydowskiej organizacji przemysłu Holokaustu. Żadnego komunikatu kancelarii prezydenta nie było, mimo że wielu obywateli inspirowanych tam, między innymi przeze mnie, zwracało się o informacje w trybie dostępu do informacji publicznej. Więc tu niby psi obowiązek jest udzielenia takiej informacji, a tu nic. A czy były takie wymijające odpowiedzi? Tam o nic ważnego, tam nie chodziło i tak dalej. Natomiast nieprawda, bo Abraham Foxman, szef Ligi Antydefamacyjnej Żydowskiej, uczestniczył w tych rozmowach i w wypowiedzi dla nowojorskiej prasy powiedział, że sprawa roszczeń była poruszana. I tylko nie powiedział, czy prezydent Duda jakieś deklaracje złożył w tej sprawie, czy jakieś obietnice, tylko że była poruszana. No to jak była poruszana, no to przecież no coś tam musieli... Jakieś deklaracje musiały paść, albo takie, albo nie takie, bo gdyby prezydent Duda powiedział, nie, Polska nigdy tam nie tego, no to by bez wstydu mógł to powiedzieć, bez narażenia się na jakąś negatywną reakcję polskiej opinii publicznej, prawda? A jeżeli nie, to znaczy, że coś ma pozostać tajemnicą. Potem była delegacja rządu in corpore w Izraelu i też
nie wiemy, no nie wyobrażam sobie, żeby sprawa roszczeń nie była poruszana w sytuacji, kiedy w 2011 roku Izrael, władze Izraela, które przedtem się nie angażowały bezpośrednio w tę sprawę, ale w 2011 roku władze Izraela wespół z Agencją Żydowską powołały zespół HERT, którego celem było odzyskiwanie mienia żydowskiego w Europie Środkowej. No to niemożliwe, żeby w rozmowach z polskim rządem ta kwestia nie została poruszona, przynajmniej jakoś ogólnie. No niemożliwe w takiej sytuacji. No i rząd też ani słowem się nie zająknął na ten temat. Dlatego mówię, najgorsze podejrzenie, że jakieś decyzje tam zapadły, jakieś uzgodnienia mogły mieć miejsce i tylko polska opinia publiczna jest do końca trzymana tutaj w nieświadomości tego. I to by wyjaśniało, dlaczego rząd w takiej sprawie nie zabiera głosu. To by wyjaśniało, bo jak już coś tam obiecał, no to już nie może się odzywać teraz. Ale to było, bardzo przepraszam, to by oznaczało, że no jesteśmy w bardzo złej sytuacji, znacznie gorszej niż nam się wydaje. Proszę bardzo. Zjednoczony bardziej odpowiada proweniencja bardziej taka żydowska niż polska i oni chcieliby nas tak podmienić. Nie, proszę pana, nie, to nie trzeba takich, wie pan, wniosków wyciągać. Dlatego, że one do niczego nas nie prowadzą. Stany Zjednoczone, nie, od razu, wie pan, trzeba spojrzeć na sprawę obiektywnie i chłodno. Są dwa rodzaje sojuszów. Sojusz realny polega na tym, że jak jeden sojusznik utraci niepodległość, to drugi też zaraz taki sam los go spotka. Przykładem sojuszu realnego była Unia Polsko-Litewska. Doskonały przykład sojuszu realnego. Od czasów umowy w Krewie po Unię Lubelską ten sojusz doprowadził do powstania olbrzymiego państwa, około 1 000 000 km². No mocarstwo europejskie powstało w tym miejscu. Tak, upadało 200 lat, to było takie silne. 200 lat upadało, a no w końcu nie ma takiego państwa, którego nie można było tam zniszczyć, ale 200 lat trzeba było, żeby takie silne państwo zniszczyć. I drugi typ sojuszu to jest sojusz egzotyczny. On polega na tym, że jak jeden sojusznik utraci niepodległość, to drugi może tego nawet nie zauważyć. Sojusz polsko-amerykański jest sojuszem egzotycznym. My na tę egzotykę nie mamy wpływu. My jej wyeliminować nie możemy, bo ona wynika z obiektywnych proporcji. Stany Zjednoczone są wielkim mocarstwem, potężnym państwem, a Polska jest państwem średniej wielkości na skalę europejską, w ogóle nie na skalę światową, na skalę europejską. Więc jest w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi państwem pod każdym względem niewielkim. Więc to jest sojusz egzotyczny. Stany Zjednoczone bez Polski mogą istnieć i tam nawet nie poczują. Polska odwrotnie. W związku z tym my tej egzotyki wyeliminować nie możemy, ale możemy ją zmniejszać. Możemy ją zmniejszać w jaki sposób? W taki, że będziemy tak formułowali polski interes państwowy, żeby on przynajmniej był niesprzeczny z interesem amerykańskim. Bo jak będzie sprzeczny, to nic nie załatwimy. Natomiast jak nie będzie sprzeczny, to jest tu pole do jakiegoś tam manewru. Co mam na myśli, żeby to wyjaśnić na przykładzie? W 2001 roku Polska wzięła udział w operacji w Iraku. Wysłała kontyngent wojskowy tam. Tak, bo nas poprosił prezydent Bush, że tu tego. Mogliśmy oczywiście odmówić, ale to się narazilibyśmy na retorsję, że jak my byśmy czegoś potrzebowali, to Stany Zjednoczone powiedziały jak kuba Bogu, tak Bóg kubie. Wy tu nic, to my też nic. Stany Zjednoczone bez nas, jak mówię sobie, jakoś by poradziły, my odwrotnie gorzej. Więc trzeba było spełnić tę prośbę, sojusznika trzeba szanować. Jak nas o coś prosi, to znaczy, że to trzeba go szanować, ale
można go od razu poprosić o przysługę wzajemną. I ja wtedy mówiłem, że, czy pisałem, że dwie przysługi wzajemne powinniśmy poprosić prezydenta Busha, żeby właśnie obiecał nam, że Stany Zjednoczone nie będą nacisków na nas wywierały w sprawie żydowskiej, bo to już się wtedy te roszczenia pojawiły. I drugie, poprosić o amerykańską zgodę na militarną konwersję polskiego długu zagranicznego. O co chodzi? Wtedy zagranicznymi wierzycielami Polski były już tylko państwa, które należały do NATO. Innych już nie było. Inne zostały spłacone. I konwersja by polegała na tym, że zamiast spłacać raty tych długów, za zgodą wierzycieli przeznaczyć te pieniądze, które już tak nie nasze przecież, bo to już na modernizację polskiej armii, polskich sił zbrojnych. I argument był już z naszej strony dosyć mocny, że to jest przecież element sił zbrojnych NATO i w dodatku rozlokowany na wschodnim skraju obszaru obrony NATO, więc to w interesie całego sojuszu jest, żeby ta armia odzyskała zdolność odstraszającą. I ja nie byłem pewien, czy ja dobrze myślę. Czy mnie się nie wydaje, że to jest w ogóle możliwe tak, bo tak tam proponować coś prezydentowi Stanów Zjednoczonych, więc jak byłem w Waszyngtonie, to zabiegałem o rozmowę z takim doradcą prezydenta Reagana. No i prosiłem go chociaż o 10 minut rozmowy, on mi 3 godziny poświęcił, także bardzo był dla mnie uprzejmy. No i dowiedziałem się wszystkiego, czego się chciałem dowiedzieć, to znaczy, co jest realistyczne w stosunkach polsko-amerykańskich. I okazało się, że to była sprawa, ta żydowska to była trudniejsza, a ta to była do załatwienia. Tak mi przynajmniej ten człowiek, który no, zna realia amerykańskie, doradzał prezydentowi Reaganowi, więc nie jest jakimś żółtodziobem. Także to była sprawa do załatwienia. Tylko, że prezydent Kwaśniewski nawet się nie zająknął w tej sprawie, bo mu się wydawało, że jak on tu się nie zająknie, nie będzie się ubiegał o żaden polski interes, to prezydent Bush go zrobi pierwszym sekretarzem ONZ-u albo pierwszym sekretarzem NATO w ostateczności. Prezydent Bush, ten młody, nie miał takiej reputacji najtęższej głowy w Ameryce. Raczej był lekceważony pod tym względem, ale nawet i on wiedział, że prezydentowi, który frymarczy interesem własnego państwa, to nie można dać żadnej posady, bo on każdego zdradzi. No i prezydent Kwaśniewski został, że tak powiem, no już nie powiem z czym, prawda, w garści. Polska z tego nic nie miała. Na skutek takich zaniedbań stosunki polsko-amerykańskie wyglądają tak, jak wyglądają. Podobnie sprawa z Ukrainą. Przecież to, co robią rządy w Warszawie kolejne w sprawie ukraińskiej, to tego nawet nie można nazwać polityką. Dlatego, że polityka powinna mieć jakiś cel. A tutaj nawet nie podobna się domyślić, o co tu chodzi, bo to postępowanie rządu w Warszawie polega na mechanicznym żyrowaniu w ciemno wszystkiego, co zrobi Kijów. Nawet jak nie wiemy, co zrobi, to z góry mówimy, ach, to świetnie i tak dalej. No i w rezultacie, a politycy ukraińscy znakomicie opanowali sztukę obcinania kuponów od prezentowania na arenie międzynarodowej Ukrainy jako państwa specjalnej troski. Tak jak dziecka takiego upośledzonego umysłowo, lepiej się takiemu dziecku nie sprzeciwiać, bo nie wiadomo, czy domu nie podpali w razie czego, czy tam się nie zarżnie samo, albo nie zarżnie rodziców podczas snu, to lepiej mu się nie sprzeciwiać. No to oni tak samo. I nasi się dają na to nabierać jak dzieci. W rezultacie... Proszę? Nie, no tyle, ale mniejsza z tym. No i prezydent, jakie mamy sytuacje w rezultacie? Przyjeżdża prezydent Komorowski do Kijowa, podlizuje się tam wszystkim w sposób obrzydliwy,
Tymczasem Rada Najwyższa tego samego dnia, kiedy on tam jest, uchwala ustawę uznającą UPA za bohaterów narodowych. No to jest przykład, że nasze państwo nie funkcjonuje prawidłowo, bo gdyby nasze państwo funkcjonowało prawidłowo, to przecież agenda Rady Najwyższej Ukrainy nie jest żadną tajemnicą. To wystarczy, żeby prawidłowo pracująca ambasada skliknął tam jakiś pracownik ambasady, żeby tu się zorientować, jaki jest plan prac legislacyjnych Rady Najwyższej w Kijowie. No i jakby zobaczył, że coś takiego jest, aha, i tu jeszcze w dodatku tego samego dnia, kiedy polski prezydent, od razu powinna iść depesza do Warszawy, do kancelarii prezydenta i do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, prosimy o instrukcję, co tu robić. A odwrotna depesza, jak nie zdejmą tego z agendy, prezydent odwołuje wizytę. No tak się robi takie rzeczy. A nie, że jest uczony sztuki plucia pod wiatr. No to nie można, bo to wielu ludzi, u nas taka atmosfera partyjnictwa jest, że ach, to dobrze, że Komorowski został tam spostponowany. To nie Komorowski został spostponowany, Polska została upokorzona. To Polska została upokorzona. Wszystko jedno, kto ją aktualnie reprezentuje. To Polska została upokorzona i nie wolno dopuszczać. Jak chcemy, żeby nas szanowali, to nie wolno pozwalać na takie rzeczy, nie wolno dopuszczać do takich sytuacji. Podobnie jak gdyby ktoś tu politykę uprawiał, to jeszcze przed, mówię o sprawie ukraińskiej, przed pomarańczową rewolucją, nie tą ostatnią, tylko tą przedostatnią, pomarańczową rewolucją, ktoś powinien pojechać do Departamentu Stanu, ale upoważniony funkcjonariusz, i tam z tym dyrektorem do Europy powiedzieć mojemu tak. Wiemy, że przygotowujecie pomarańczową rewolucję na Ukrainie. Bardzo nam się to podoba. Powiedzcie, co trzeba zrobić od strony wywiadowczej, tam dywersji, finansów, propagandy i tak dalej. My wszystko to zrobimy, wojskowe i tak dalej. Jeden tylko warunek z naszej strony, że siłą napędową tej pomarańczowej rewolucji nie będą banderowcy. Bo jeżeli będą banderowcy, to zamkniemy granice, wszystkich wyłapiemy i Putinowi wsadzimy w pociąg prosto na Kamczatkę. Żeby była jasność, że Polska pewnych rzeczy nie będzie robiła i do pewnych rzeczy nie przyłoży ręki, bo nie może Polska popierać na Ukrainie kierunku politycznego, który wobec Polski wysuwa roszczenia terytorialne. I to trzeba mówić jasno, bo to oszukiwać to można wrogów, nawet trzeba. A z przyjaciółmi to trzeba szczerze rozmawiać. I tyle, no. I dopóki tego się nasi umiłowani przywódcy nie nauczą, no to, wie pan, jeśli polski rząd, polski prezydent sprawia wrażenie, jakby go nie obchodziła ta ustawa 1226, nie, to wie pan, to dlaczego ma obchodzić, wie pan, dlaczego prezydent Trump, co, będzie się pytał, słuchajcie, mam podpisać tę ustawę, czy nie? Nie, jak polskiego rządu to nie obchodzi, a Żydzi mu lobbują, no to dlaczego on ma, co? Prawda? No nie ma żadnego interesu, że jeżeli by polski rząd tutaj się do niego zwrócił, ekscelencjo, panie prezydencie, my tu mamy takie zastrzeżenia, takie i takie. Jeżeli pan tę ustawę podpisze, jeżeli Kongres Stanów Zjednoczonych taką ustawę uchwali, to uda się wam to, co się nie udało Stalinowi. Uda się wam to, że polskie społeczeństwo, polska opinia publiczna stanie się wroga Stanom Zjednoczonym. No to prawda przecież. To, co się nie udało Stalinowi, to może się udać i to robi wrażenie jednak, wie pan. To nie jest tak, że nikomu na niczym tutaj nie zależy, bo to... Nie, zależy.
wie pan. Chcą, nikomu, nawet największemu siłaczowi nie jest wygodnie siedzieć na bagnecie. Wie pan, to lepiej siedzieć na fotelu i tam nie obawiać się, że ktoś jakieś szpilki będzie mu w tyłek wbijał, prawda? To, a to nigdy nie wiadomo, nigdy nikogo nie można lekceważyć. To tak na koniec tego fragmentu opowiem taką bajkę Ezopa. Nie wiem, czy państwo znacie. O orle i żuku. Orzeł gonił zająca. No i zając w tej panice schronił się do nory żuka. I orzeł tam chciał go z tej nory wydobyć, ale żuk stanął i mówi, no jak to mojego gościa tutaj tego byś napastował, ale orzeł zignorował żuka. I tego zająca tam wyciągnął i go rozszarpał. Żuk poprzysiągł zemstę. No ale co żuk może zrobić orłowi? A jednak, orzeł jak był zajęty tam rozszarpywaniem i pożeraniem tego zająca, to żuk się uczepił jego łapy i w ten sposób dostał się do gniazda orła. I powypijał mu wszystkie jajka. No i orzeł zobaczył, że to nie żarty, więc przeniósł gniazdo na taką niedostępną skałę. Ale żuk tą samą drogą dostał się i tam. Orzeł był zrozpaczony. Uprosił Zeusa, żeby mu pozwolił położyć gniazdo na kolanach. No i Zeus tutaj z orłem zaprzyjaźniony pozwolił mu. No i wydawało się, że już jest bezpiecznie, ale nie. Żuk nie darował tej zniewagi. Ulepił kulkę nawozu i rzucił Zeusowi na kolana. A ten w odruchu wstrętu strząsnął tylko, ale niestety razem z gniazdem i jajkami. I w związku z tym Zeus postanowił, że orły się będą lęgnąć w takich miesiącach, kiedy żuków nie ma. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Wypłaci odszkodowanie za wojnę. Że co? Tamciocia Belkę wypłaci odszkodowanie za wojnę. Nie, moim zdaniem nie. Moim zdaniem ta sprawa tych reparacji wojennych od Niemiec to jest taki samograj, który pan prezes Kaczyński wykoncypował sobie na moment, kiedy już wypali się paliwo smoleńskie, no a tu trzeba będzie jakoś swoich wyznawców czymś ekscytować. No i to jest tak, że będziemy dążyć do reparacji. Tymczasem sytuacja jest taka, że jak to wygląda od strony takiej prawno-traktatowej? Otóż Polska rzeczywiście uzyskała reparacje od Niemiec na podstawie decyzji konferencji w Poczdamie. Tylko że Polska dostała te reparacje w puli sowieckiej. W puli sowieckiej. No, od Niemiec, tak, ale w puli sowieckiej. W związku z tym, a Sowieci, jak to Sowieci, dzielili się z nami po bratersku. Po bratersku, w zamian za co zażądali możliwości wybierania za darmo górnośląskiego węgla. No i ponieważ Polska z tych reparacji właściwie nic nie miała, natomiast Sowieciarze ten węgiel brali naprawdę, to nawet dla takiego rządu, jaki był po śmierci Stalina w 1953 roku, to już było nieznośne i rząd się zrzekł tych reparacji w zamian za obietnicę, że Sowieci już nie będą tego węgla wybierali. I oni przestali, ale dopiero w 1956 roku. Rzeczywiście przestali. W związku z tym stanowisko rządu niemieckiego jest takie, i to podczas wizyty ministra Czaputowicza ostatniej w Berlinie zostało potwierdzone. Niemcy reparacje wypłaciły, a jakie były rozliczenia Polski z Sowietami, to ich to nie obchodzi. I takie jest stanowisko niemieckie, więc pytanie brzmi tak. W jaki sposób rząd polski sobie wyobraża, że zmusi Niemcy do zrobienia czegoś, czego nie będą chciały zrobić? Niemcy, u których Polska siedzi w kieszeni.
W jaki pytam, jak ktoś wie, jak to się robi, to ja chętnie wysłucham takiej recepty. Ale no, na razie sam jakoś nie wpadłem na ten pomysł. No i jeszcze w dodatku w sytuacji, kiedy właśnie mamy konflikt ze wszystkimi sąsiadami w tej chwili. Ze wszystkimi sąsiadami. To, no, dlatego mówię, to nie jest przedsięwzięcie serio. Pan poseł Mularczyk, który bardzo się tu zaktywizował w tej sprawie, jak ogłoszony został ten pomysł, że Polska się będzie domagała reparacji od Niemiec, to powiedział, że no, wystąpi do Sejmu o sporządzenie ekspertyzy prawnej. To znaczy, że nie wiedział, jak wygląda sprawa od strony prawnej. No to jak nie wiedział, to znaczy, to tylko taki balon próbny był wypuszczony. Taki bąk został puszczony. A potem, jak już uzyskał tę ekspertyzę prawną, to się trochę zreflektował. I na czym polegać ma ta akcja? Na tym, żeby obywatele polscy występowali do polskich sądów o reparacje wojenne od Niemiec. No dobrze, to rozumiem, że pan poseł Mularczyk, który jest adwokatem, to zarobi na tym, że będzie reprezentował tych przed sądami. No to on korzyści odniesie. Ale ci, którzy nawet zakładając, że uzyskaliby wyrok, no to jeszcze trzeba go wyegzekwować. No i pytanie, w jaki sposób Polska zamierza zmusić Niemcy, żeby zrobiły to, czego nie będą chciały zrobić? To tak zresztą jak Wielka Brytania, bo to państwo wiecie, no teraz są negocjacje tam z Brexitem i tak dalej. No to ładnie, pięknie tam tu się odgrażają, że tam będą ich rozstawać po kątach, ale ja mówię tak. Trudno będzie Wielką Brytanię zmusić do tego, żeby zrobiła to, czego niech będzie chciała zrobić, bo jest, leży na wyspie, ma broń jądrową i specjalne stosunki z Ameryką. Niech no ktoś próbuje, Hitler próbował ich zmusić i mu się to nie udało. I nie takimi środkami, prawda, nie perswazją, tylko bombami chciał ich zmusić i mu się nie udało. Proszę bardzo. No podobno mają. Tak, chodzi o te rakiety hipersoniczne, prawda, drony podwodne i tak dalej. Co stwarza no, takie dosyć duże zagrożenie, jeśli byśmy patrzyli, gdyby chciał tego użyć. Wie pan, odpowiem panu wierszem. Można? Fragmentem takiego nieśmiertelnego poematu mojego nieżyjącego już przyjaciela Janusza Szpotańskiego, Caryca i zwierciadło. Taki fragment, jak marszałek Greczko namawia carycę, żeby wydała rozkaz zbombardowania zachodniej Europy atomowymi kartaczami. A caryca odpowiada jemu tak. A dna z drugiej głupaja świnia, no już to, nużna nam pustynia, wieć pustyń u nas oczyń mnogo. Nam nużna kuszać, nużna brać, da spraszywaju was od kogo? Niszczyć swą zdobycz, kaki smysł? No, więc... Proszę. Jeszcze pytanie jest od internauty. Co pan myśli na temat zgrzytu Londyn-Moskwa i czy to może uderzyć rykoszetem w Polskę? No już uderza, bo Polska zachowuje się jak ormowiec. Tam Wielka Brytania ma jakiś interes rzeczywiście, żeby jeśli to zresztą, tym bardziej, jeśli to prawda, że Rosjanie użyli gazu bojowego na terenie Wielkiej Brytanii, nie wiadomo jakie tam mogły skutki wystąpić, no to Rosja ma i tu moim zdaniem Wielka Brytania reaguje prawidłowo, deportowała
pozbyła się tam tych rezydentów, prawda? Oczywiście Rosjanie odpowiedzieli tym samym. No to takie jest przyjęte w stosunkach międzynarodowych. No i tam się zastanawia, co dalej zrobić. Polski prezydent, polski premier, nie wiem, czy pani Teresa May prosiła ich o to, żeby buńczuczne stanowisko zajęli, że oni też, my tu też się przyłączamy, prawda, do tej... Można to robić oczywiście, ale nie za darmo. Ale nie za darmo. Dobrze, chętnie, tak, ale to w takim razie, co Wielka Brytania na przykład dla polskich obywateli, którzy tam pracują, prawda, co zamierza zrobić, bo jak zamierza ich deportować, to my nie, to my z Putinem niech będziemy zaogniać teraz stosunków. Prawda? Natomiast jeśli by pani Teresa May czy rząd brytyjski powiedział, że nie, pobyt tutaj polskich obywateli na terenie Wielkiej Brytanii jest absolutnie zagwarantowany i tak dalej, ale no to weźcie tam Putina trochę obsztorcujcie. To my tak, to oczywiście byśmy obsztorcowali Putina jeszcze tak, ale tam jednocześnie przez umyślnego, który by do Moskwy pojechał, to my tak robimy, bo tu chcemy tego, ale tak naprawdę to właściwie no, trochę nieładnie, żeście zrobili z tym gazem, ale to już nie róbcie tego więcej. Chciałem zapytać o taką rzecz. W jakim stopniu pan uznałby, że te sprawy opisywane przez pana doktora Krajskiego na przykład mają jakiś wpływ na to, co się dzieje na tą realną naszą sytuację? Ale co on? Bo ja nie jestem czytelnikiem. Sprawy właśnie masonerii. Masoneria istnieje, wie pan, cokolwiek by o niej nie powiedzieć. Jak byłem teraz niedawno w Ameryce, to odwiedziłem Muzeum Masonerii w Aleksandrii koło Waszyngtonu. Jest taki coś w rodzaju świątyni takiej tam od razu. No nawet kształt ma kościoła takiego z wieżą tam na tle, jakieś ucho igielne takie jest na szczycie tej wieży, bo nie krzyża nie ma oczywiście. No i tam jak się wchodzi, to od razu widać, gdzie się wchodzi. Jest w takiej nawie, jak gdyby, no to jak kościół wygląda. Nadnaturalnej wielkości posąg Jerzego Waszyngtona w pełnej gali. Tej tam fartuszek, gwiazda gorąca i tak dalej. No, kondygnację niżej jest taki mniejszy, to trochę niższa jest, jest taki mniejszy posąg Waszyngtona. Na szczęście to nie jest w Rosji, bo w Rosji to jeszcze Waszyngton jako dziecko był tam w najniższej kondygnacji, a tam już się tak wstydzą trochę takich rzeczy. No i tam jest muzeum tych masonów, które właśnie nic nie ma. Ale no trochę było, bo tam taka gablota jest, w której jest informacja o tym, ilu masonów jest w poszczególnych stanach. No i kiedy loże masońskie tam zostały zainstalowane? Najmniej jest na Hawajach. A gdzie indziej to jest całkiem sporo. Zresztą to jawnie to są te świątynie masońskie w różnych stanach widziałem. No i druga rzecz, która moją uwagę zwróciła, to takie tablo na całą ścianę ze zdjęciami wybitnych masonów. Masoni mówią, tam wszyscy ludzie będą braćmi, ale to chyba nie teraz, tylko kiedyś później, bo wśród tych wybitnych masonów nie widziałem ani jednego Azjaty, ani jednego Murzyna, tylko samych białych. Wosp, tak? No to znaczy, że to tam braterstwo, ale nie tak dosłownie, prawda? Więc co ja uważam, że masoneria to jest organizacja taka korupcyjno-nepotystyczna. Oni twierdzą, że uprawiają sztukę królewską. O, to może było prawdziwe w średniowieczu, kiedy ci masoni, czyli mularze, budowali katedry. To rzeczywiście była sztuka nieznana powszechnie, to wymagało pewnych umiejętności, oni to otaczali tam tajemnicą, te umiejętności, ale teraz się naucza takich rzeczy całkiem jawnie na wszystkich politechnikach świata. Więc to już nie jest żadna sztuka królewska. Jeżeli zatem mówię o sztuce królewskiej, to może oznaczać w moim przekonaniu tylko jedno. Umiejętność skrytego manipulowania wielkimi masami ludzi. To rzeczywiście jest pewna sztuka i zdaje się, że oni to uprawiają. I korupcję. Była taka akcja we Włoszech, Czyste ręce, w ramach której prokuratorzy i sędziowie śledczy tam rozmaite takie przypadki korupcyjne rozpracowywali.
I charakterystyczne było to, że jak grzebali dostatecznie gorliwie, to zawsze, w każdym przypadku, dogrzebywali się do loży masońskiej Propaganda Due, P2. Zawsze. No to jak tak, to znaczy, że ta loża musiała być organizatorem tej całej korupcji. No i to dlatego, ja nie jestem specjalistą od masonerii. To pan Krajski rzeczywiście tam się tym interesuje. Ja tam mam takie wiadomości potoczne, że są dwa odłamy. Oni to nazywają obediencje. Ryt szkocki dawny i uznany, bo to takie dziwaczne nazwy mają, lubują się w takich dziwacznych nazwach. Ryt szkocki dawny i uznany i Wielki Wschód Francji. Różnią się te dwie obediencje tym, że ryt szkocki dawny i uznany, który w Polsce jest reprezentowany przez Wielką Lożę Narodową, jest taka. Nie wiem, kto teraz jest wielkim mistrzem, ale do niedawna był pan Cegielski, pan profesor Cegielski. Ja go akurat znam jeszcze z dawnych czasów. No to ten ryt szkocki dawny i uznany uprawia kult wielkiego architekta, nie utajnia członkostwa i nie przyjmuje kobiet. Natomiast Wielki Wschód Francji nie uznaje kultu wielkiego architekta, utajnia członkostwo i przyjmuje kobiety do lóż, tak zwane mopsice. Nie, proszę. Nie, nie, nic o tym nie wiem, żeby on był. On wystarczy, że jest tam szefem WSI. To jest jeszcze gorsza mafia jest, jak masony. Natomiast no, tam to czasami to zabawne są sytuacje, bo znałem takiego masona, Francuza. Bo dosyć znana postać, dziennikarza takiego znanego dosyć na świecie. No i on kiedyś mi opowiadał sam, jakie miał zgryzoty z masonami, bo był właśnie w tej loży Wielkiego Wschodu i to w takiej, która urządzała często zebrania. A on z uwagi na tajność tego, to nawet żonie nie mógł tu powiedzieć, że on na te zebrania chodzi. No i tam wymyślał coraz to dziwniejsze jakieś legendy i ta żona w pewnym momencie powiedziała, albo ja, albo ona. Ale to nie myślała o żadnej loży, tylko że to jakaś pani jest. A ten no, był zrozpaczony, bo on tę żonę bardzo kocha, mając swoje dzieci. No tu małżeństwo groziło ruiną. No i on opowiadał mi, nie wiem na ile to prawda, ale tak mi mówił, uprosił tych masonów, żeby go zwolnili, żeby ratować rodzinę. I podobno go zwolnili. No nie wiem, czy tak można, ale no tak mi opowiadał, więc na jego odpowiedzialność to podaję. Wie pan, masoni są. To jest, jak mówię, trzeba uważać, bo to no, od razu jak jest, na przykład przyszła mi do głowy, jak byłem w tej Aleksandrii, w tym Muzeum Masonerii, no to dobra, jak na przykład jest tam 500 000 masonów w jakimś stanie, to od razu, no jak wygląda autentyczność demokracji w takim razie, skoro jest tajna organizacja, która, no, wie pan. Dobrze, dziękujemy panu. Dziękuję bardzo.